Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. No co? Koledzy, koleżanki. Koleżanki i koledzy. Jest po wpół do trzeciej. Teraz byśmy się zrzemnęli wszyscy. Chętnie. Co tu zrobić, żeby nie popaść w drzemkę? Powołując się na różne moje obserwacje, hipotezy na gruncie historycznym, starałem się Państwu wstępnie obrzydzić demokratyzm, etatyzm, modernizm, pacyfizm i abstrakcjonizm judeoidealistyczny. Oczywiście tych przykładów mało, prawda? W każdej z tych dziedzin można by je mnożyć. Więc tak sobie myślę, po przerwie zacznijmy od tego judeoidealizmu. Od tego, co jest właśnie moim zdaniem abstrahowaniem od faktów. A przykład, który Państwu zaproponuję, będzie dalej służył uwydatnianiu wyjątkowości cywilizacji, której generatorem jest Kościół katolicki. Tej cywilizacji, która odróżnia władzę świecką od duchownej i tej cywilizacji, która na użytek każdego człowieka nakazuje nam stosować te same zasady. Niezależnie od tego, czy nasz, czy nie nasz. I tutaj fakty smutne, a nawet przerażające z dziejów diaspory i państw żydowskich, te fakty są wyjątkowo spektakularną ilustracją, czy przyczynkiem do moich tez. Zacznijmy jednak od pana Tadeusza. Wszyscy byli zmuszeni czytać pana Tadeusza w szkole, prawda? I z różnym skutkiem. Nie od wszystkich się udało wyegzekwować przeczytanie tej lektury. Ale kto nie przeczytał, ten oglądał film, ekranizację, jak nie przedwojenną, to tę świeższą. Pamiętacie państwo postać Jankiela, Żyda w Soplicowie, który jest nie tylko partnerem w interesach sędziego Soplicy, ale też jest i partnerem w konszachtach politycznych. No i jest przedstawiony jako bardzo piękna postać. Pisze, mówi nam narrator, podmiot liryczny zbudowany przez Adama Mickiewicza, że Polskę kochał Jankiel. I dlatego pięknie tam gra na cymbałach różne melodie, które ewokować mają patriotyczne sentymenty, emocje. Wszyscy pamiętają postać Jankiela. I myślę, że przynajmniej część z nas też zetknęła się z taką retoryką, która tego Jankiela nam wskazuje jako postać reprezentatywną. Jako postać reprezentatywną, to znaczy, kiedy mowa o stosunkach polsko-żydowskich, kiedy odwiedzimy na przykład Muzeum Historii Żydów Polskich, to zawsze ten Jankiel tam gdzieś się pojawi, że właśnie Polskę kochał, a tutaj Polacy tacy niemili, tacy nieżyczliwi, tacy niesympatyczni, niewdzięczni Jankielowi za to, że on Polskę kochał. I tak pięknie grał na cymbał. Otóż Jankiel to oczywiście postać literacka. Ale jest to pewien typ wyobrażenia o stosunkach polsko-żydowskich. Jest to pewien mit, który ma pars pro toto wystarczać większości polskiej inteligencji za wiedzę o stosunkach polsko-żydowskich w przeszłości.
To znaczy Żyd jako taka sympatyczna figura, nawet wzruszająca. W panu Tadeuszu akurat nikt Jankiela nie rusza, no ale przytacza się choćby w tym Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie różne fakty, w których, które mają ilustrować wizję historii, w której Żydzi przy całej swojej życzliwości i takiej, powiedziałbym, nieszkodliwości w dziejach Polski są skrzywdzonymi przez okoliczności. Prawda? Znacie Państwo tę wersję, że winy Polaków wobec Żydów, krzywdy Żydów, za które Polacy powinni albo przeprosić, albo może nawet odpowiedzieć, zapłacić 65 miliardów złotych, dolarów. Słyszeliście może Państwo, że nawet nowo wybrana pani prezydent Tajwanu w ostatnich miesiącach taką miała wypowiedź publiczną o tym, że Polacy będą musieli zapłacić za krzywdy wyrządzone Żydom. Już nawet na Tajwanie o tym wiadomo. A tutaj co polski inteligent wie o tej przeszłości? No, zna Jankiela z pana Tadeusza. Otóż ja tak tutaj okrężną drogą i z przydługim wstępem zamierzam rozminować tego, czy zdekonstruować tego Jankiela. Co Jankiel robi we dworze soplicowskim? No wiemy, że uprawia interesy, to znaczy, że jest faktorem tego dworu, że jest partnerem biznesowym, jest pośrednikiem handlowym. Dla sędziego Soplicy jest pożyteczną, użyteczną figurą, pośrednikiem. Sędzia Soplica nie musi wyprawiać się gdzieś daleko, żeby szukać kontrahentów. Jankiel zapewnia mu pośrednictwo, prowadzi też karczmę. Jak wiadomo, w tej karczmie tam odbywa się ta rada z udziałem księdza Robaka i szlachty okolicznej. Otóż w panu Tadeuszu słyszymy, czytamy też, że Jankiel nie jest odszczepieńcem w swoim środowisku, w społeczności żydowskiej. Nie jest wyalienowany z tej społeczności. Narrator pana Tadeusza bowiem pisze, że Jankiel w okolicznym mieście był pod rabinkiem, czyli pod rabinem, czyli zajmuje miejsce w strukturze kachalnej. Kachał, no to jest właśnie taka dwuwładza w jednym. Życie żydowskie w diasporze jest podporządkowane gminie. Gminie, która poprzez Radę Starszych i Przełożonych, Kachał, egzekwuje przestrzeganie prawa. Jak powiedziałem, tylko katolicy odróżniają prawo świeckie polityczne od religijnego egzekwowanego przez władzę duchowną. Nie odróżniają tych praw prawowierni Żydzi w swojej historii, w dwutysiącletniej, no z okładem, prawda, historii życia w diasporze. Nie ma tego rozróżnienia. Nie ma rozróżnienia na to, co boskie i tego, co i to, co cesarskie. Otóż Kachał rządzi życiem żydowskim w taki sposób, że egzekwuje przestrzeganie pewnego ładu i porządku w społeczności pod groźbą anatemy religijnej. To rzecz ważna. Katolik, jeśli nie myje rąk, nie zachowuje przepisów należących do sfery higieny, porządku, no to owszem, może
czasem doprowadzi się do takiego stopnia nieładu wewnętrznego, że aż jest powód, żeby się z tego wyspowiadać, zwłaszcza jeśli się innym zaszkodziło przez swoją... Przez właśnie swoje nieuporządkowanie. Natomiast nie jest katolik zagrożony tym, że wspólnie i naraz władza religijna i władza duchowna i władza świecka, władza polityczna zarządzą ostracyzm wobec delikwenta. Nieprzestrzeganie świąt kościelnych nie grozi nałożeniem mandatu. Albo odwrotnie, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego nie grozi ekskomuniką. Prawda? No oczywiście, to jest rzecz subtelna, że gdyby ktoś łamiąc przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza gdyby sprowadził niebezpieczeństwo na swoich bliźnich, to powinien się z tego wyspowiadać, a gdyby tego nie uczynił, to się wyspowiada świętokradczo i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej nie ma tutaj sprzężenia automatycznego. Władza świecka i duchowna są rozdzielone. W prawie, w życiu Żydów w diasporze, tym życiu, które jest podporządkowane kahałowi, nie ma tego rozróżnienia. Kto by się nie stosował do pewnych zasad życia gospodarczego, życia społecznego, w tym także higienicznego, ten nie tylko może ponieść konsekwencje materialne, ale także może ponieść konsekwencje religijne, to znaczy może zostać w ostateczności nawet wyświęcony z gminy, wypędzony. Może zostać banitą. I otóż bardzo ważna sprawa. Żyd, który by został wyrzucony z gminy, który zostałby wykluczony ze społeczności, poniesie takie konsekwencje, że inni pobożni, którzy nie złamali prawa, wchodząc w kontakt z tym odszczepieńcem, sami stawaliby się niekoszerni i narażaliby się na kary, tak? Na wykluczenie ze społeczności. Czyli praktycznie, gdyby Jankiel przykładowy z pana Tadeusza łamał jakieś prawa gminy żydowskiej, no to mógłby, gdyby to się wydało, gdyby wyszło na jaw, mógłby być z niej wykluczony i w konsekwencji żaden inny Żyd prawowierny nie mógłby robić z Jankielem interesów. I tak Jankiel znalazłby się w próżni, nie mógłby zatrzymać się na nocleg w żadnym żydowskim domu pod żydowskim dachem, a jak wiadomo, pobożny Żyd nie może bez bardzo ważnych przyczyn, nie może obcować ze światem niekoszernym, światem nieżydowskim, pod groźbą, że stanie się nieczysty, tak? A jako nieczysty nie może uczestniczyć w życiu religijnym i życiu społecznym. Nie mogą się inni Żydzi z nim zadawać, jeśli on, ona są niekoszerni. A zatem, z tego, że Jankiel, jak nam mówi narrator pana Tadeusza, jest podrabinkiem w mieście, wnioskujemy, że zachował on koszerność. To znaczy, że przestrzega wszystkich praw żydowskich. Otóż jest sobie takie prawo w dziejach diaspory żydowskiej, kiedy rządzi się ona już zasadami, prawami Talmudu, wykształcone, prawo Chazaka. Prawo Chazaka. Prawo. Może najpierw o tym, co to jest ten Talmud. Kiedy Żydzi rozpraszają się w diasporze i kiedy Rzymianie niszczą, burzą świątynię jerozolimską i świat żydowski nie ma już centrum prawodawczego, nie ma miejsca, w którym kapłani oznajmiają i rozstrzygają, co jest godziwe, co jest niegodziwe, co jest prawowierne, co jest niekoszerne. No, to nie mając takiego centrum prawodawczego, takiego drogowskazu, takiej latarni morskiej, Żydzi uznają za konieczne spisać swoje prawa. Skoro nie ma wyroczni,
nie ma świątyni, która by decydowała, nie ma kapłanów, wszystko to się rozpierzchło. W związku z tym sprawa głoszonego przez kompetentne centrum trzeba przejść do prawa, które będzie zapisane i interpretowane, ale już nie przez kapłanów, tylko przez mędrców kolejnych pokoleń. I teraz to prawo, które zostaje spisane, nie jest bynajmniej prawem kodeksowym, tak jak pewnym kodeksem jest dekalog, prawda? Jest 10 przykazań w tym kodeksie i to można różnie interpretować w pewnych granicach logiki, zdrowego rozsądku. Prawo spisane w tych księgach, czyli zwojach, które bardzo wielką mają, ogromną długość, to prawo jest prawem precedensowym. Otóż tam nie jest napisane tak i tak robić, tak i tak nie robić, tylko napisane jest weźmy taki i taki przykład i na tym przykładzie rozstrzygnijmy, co jest koszerne, co jest niekoszerne. Jakie przykłady? No na przykład taka sytuacja, jeśli szło dwóch Żydów drogą i natknęli się na kawałek materii, szmatkę jakąś, to czy ona będzie należała do tego, który pierwszy dotknął, czy do tego, który pierwszy zobaczył? Tak? No takie kwestie rozstrzyga Talmud. Albo czy należy ratować goja tonącego w szabat? Dzień święty, w którym Żyd prawowierny pod groźbą niekoszerności musi powstrzymać się od jakichkolwiek prac. Ma chwalić Pana Boga przez zaniechanie jakiejkolwiek pracy, tak jak Pan Bóg siódmego dnia, stworzywszy świat, odpoczął. Otóż czy siódmego dnia, w dzień szabatu, należy ratować tonącego goja? No jest to ciężka praca, wytaszczyć kogoś z wody, dajmy na to, prawda? Więc czy wolno złamać prawo żydowskie i tę zasadę bezczynności z tego tylko powodu, że jakiś podczłowiek tonie? Otóż Talmud odpowiada, mędrcy dawnych wieków odpowiadają pobożnym Żydom, owszem, należy ratować goja tonącego w szabat, gdyby nie ratowanie go miało zaszkodzić Żydom. Tak? Taka jest odpowiedź, bo jeszcze raz powtórzę, Talmud to rozstrzyga, jakie są warunki zachowania koszerności, czyli pobożności. Tak? Jakie zachowania nie sprzeciwiają się, nie są grzeszne. Nie są występkiem. Przy czym nie ma tu rozróżnienia na występki sfery właśnie cywilnej, politycznej, higienicznej, gospodarczej, a przekroczenia prawa religijnego. Wszystko może być przekroczeniem prawa religijnego. A więc goja tonącego w szabat, owszem, należy ratować, gdyby nie ratowanie go miało zaszkodzić Żydom. To jest właśnie etyka sytuacyjna, zauważcie Państwo. To nie jest etyka bezwzględna, to jest etyka, która dyktuje różne zasady postępowania w zależności od tego, czy rozpoznajemy swojego, czy nie swojego. Czy rozpoznajemy naszego współplemieńca, czy obcoplemieńca. Jakież to obce naszej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej, która oczywiście wiadomo, że w grzesznej naszej codziennej, ludzkiej, doczesnej praktyce tylko niektórzy z nas dojdą do świętości za życia, a większość z nas popada nieustannie w rozmaite odstępstwa. Tym niemniej do tych naszych odstępstw nasza cywilizacja nie uczy nas dorabiać specjalnej teorii. Prawda? To znaczy nie ma różnej oceny aktu kradzieży kieszonkowej w zależności od tego, czy okradliśmy Polaka, czy nie Polaka. Prawda? Nie mówi tego ani nasze prawo świeckie, ani nasz Kościół, chwała Bogu, nie uczy nas pobłażliwości dla kradzieży, której byśmy się dopuścili na kimś, kto nie jest nasz, kto nie jest katolikiem, kto nie jest Polakiem. Prawda? Nie ma tu różnicy. Kradzież pozostaje kradzieżą. Otóż, wracam do Jankiela z Pana Tadeusza, bo od niego zacząłem. Praktyka
życia Żydów w diasporze, podpowiedziała im regulowanie także ich działalności gospodarczej w taki sposób, żeby nie utrudniać sobie wzajemnie życia. Żeby ze sobą wzajemnie Żydzi nie konkurowali w sposób wycieńczający całą społeczność. No, bo jak dwóch konkuruje, no to jeden obniży cenę, a potem drugi jeszcze bardziej i to jest koniec końców gmina mniej wygeneruje gotówki. Jakby tak jeden Żyd drugiemu robił konkurencję. Jakby tak Jankiel nie był sam jeden we dworze sędziego Soplicy, prawda, w panu Tadeuszy. Jakby tam jeszcze drugi faktor przyjechał i zaproponował sędziemu Soplicy wyższą cenę, dajmy na to, za worek ziarna, no to wtedy Jankiel nie zrobi interesu, ale gmina żydowska mniej na tym zarobi. Dlaczego mniej na tym zarobi? No bo właśnie, tu dochodzimy do prawa Hazaka. Na czym polega to prawo? Ono polega na tym, że każdy Żyd prawowierny żyje w społeczności i przestrzega prawa kachalnego i zatem nie wolno mu robić interesów, które nie będą opodatkowane na rzecz kachału i w związku z tym, żeby wpływy do kasy były możliwie zmaksymalizowane, nie wolno Żydom konkurować ze sobą. Jak wykluczyć tę konkurencję? Otóż, żeby robić interesy z sędzią Soplicą, Jankiel hipotetyczny musiał zapłacić z tytułu prawa Hazaka kachałowi w tym pobliskim mieście, gdzie Jankiel był pod rabinkiem, za przywilej robienia interesów z sędzią Soplicą. Na prawie Hazaka Jankiel wykupił sobie prawo wyłączności do handlowania, robienia interesów z Soplicowem. Tak? Prawo wyłączności. Otóż ja tutaj mówię o literackim Jankielu, ale mamy potwierdzenie działania prawa Hazaka na ziemiach polskich i w przeszłości odległej i w przeszłości nie tak odległej. W przeszłości odleglejszej. Na przykład w Zamościu doszło z czasem do świadomości chrześcijan zamieszkujących miasto Zamość, że jest między Żydami takie rozwiązanie i w historii Zamościa jest to zapisane jako tak zwana hejzówka. Chrześcijanie dowiedzieli się, że Żydzi podzielili między siebie Zamość. Podzielili między siebie Zamość, to znaczy, że zdecydowali, kto z której posesji razem z gojami, którzy ją zamieszkują, ma prawo czerpać pożytki. Po to, żeby wzajemnie te żydowskie interesy nie kolidowały. Tak? Hejzówka. W księgach słowniku historii Zamościa można o tym przeczytać, że mniemali błędnie Zamościanie, mieszkańcy Zamościa, że to dotyczyło tylko ich miasta i że miało jakiś związek z pogromami Żydów w czasach Chmielnicczyzny w XVII wieku. Wiemy z kontekstu szerszego historycznego, że to było błędne mniemanie, że prawo Hazaka miało zastosowanie powszechne, nie tylko w Zamościu realnie istniejącym i nie tylko w Soplicowie literackim bycie, ale w całej diasporze żydowskiej, tam gdzie prawo kachalne obowiązywało, a przez wieki obowiązywało ono wszędzie. Otóż to jest przypadek z głębszej historii, ten Zamość, ta hejzówka, a przypadek z historii bliższej jest mi znany z relacji świadka historii z XX wieku, znajomy mojego dziadka świętej pamięci, który siedział z nim pod celą wspólną na Mokotowie warszawskim na przełomie lat 40. i 50. Ten znajomy, później przyjaciel domu, pan Kozioł z Łomżyńskiego, opowiadał, że przed wojną, a więc było to w latach 30. XX wieku, przed wojną jego ojciec, Kozioł senior,
miał jakiś interes do zrobienia, to znaczy rozpaczliwie szukał nabywcy na jakieś zwierzątko, nie pamiętam już czy świnkę, czy kozę. I Żyd, który był stałym kontrahentem, faktorem w tej okolicy i właśnie kupował bydlątka różne, dawał wyjątkowo złą cenę. I otóż kozioł senior szukał innego nabywcy na to zwierzę i poszedł do następnego, który dał jeszcze mniej pieniędzy, zaoferował i jeszcze następnego. I wreszcie ten wyjściowy, ten stały faktor, kontrahent, zlitował się i powiedział: panie kozioł, nie szukaj pan lepszego nabywcy, bo nikt panu więcej ode mnie nie da, bo ja mam pana kupionego od kachału. Lata 30. XX wieku. Lata 30. XX wieku mamy świadectwo historyczne zaświadczające działanie prawa Hazaka odwiecznego, opisanego w literaturze przedmiotu. I teraz opowiadam państwu tak o tym detalicznie, ponieważ zdaje mi się, że przypadek Jankiela wymyślonego i pana Kozła młodszego i starszego z Łomżyńskiego, że to wszystko razem jest pewną soczewką, przez którą widzimy, jak prawa wygenerowane przez Kościół katolicki, jego istnieniem w obszarze cywilizacji łacińskiej, jak te prawa nam służą i jak podnoszą nasze bezpieczeństwo. Jak cenne i bezcenne jest w tych prawach to, że one są przede wszystkim jawne. Tak? Że prawo jest sformułowane publicznie i jest publicznie egzekwowane. I że nie dochodzi do pomieszania sfery, w której władza duchowna decyduje, i sfery, w której władza świecka, polityczna decyduje. To jest cenne i bezcenne. Tutaj w przerwie obiadowej jeszcze pojawiło się parę pytań, parę wątpliwości. Między innymi wątpliwości nastręcza to, co ja tutaj mówię o protestantyzmie nieprzyjemnego. To, że wskazuje protestantyzm jako awarię cywilizacyjną. Awarię, no bo właśnie w jej wyniku zagubiony zostaje, zniszczony ten rozdział władzy świeckiej i duchownej. Otóż protestantyzm, proszę państwa, też do dzisiaj w kursie nauczania, z którego wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia ofiarami, w tym kursie nauczania protestantyzm jest idealizowany. Jest przedstawiany właśnie jako jakiś wynik niegodziwości, które do tego stopnia miały się rozplenić w Kościele katolickim, że uczciwi ludzie musieli przeciwko temu zaprotestować i stąd rewolucja protestancka. Więc ja już przed przerwą mówiłem o tym, że aktem założycielskim geneza protestantyzmu, u genezy protestantyzmu leży rozbój, rabunek, morderstwa i prześladowania. A jeśli idzie o protestantyzm na ziemiach polskich, no to właśnie też w ramach tej idealizacji rewolucji protestanckiej lubią przedstawiać krytycy i nieprzyjaciele Kościoła katolickiego, lubią przedstawiać protestantów w naszej historii jako jakichś, no powiedzmy, miłych, nieszkodliwych idealistów. Arianie na przykład, wypędzeni z Polski po potopie szwedzkim, uznani za zdrajców stanu. Już przed przerwą wspomniałem, że na dwie dekady przed szwedzkim potopem, na kilkanaście lat przed Chmielnicczyzną, protestanci polscy, no litewscy akurat w tym wypadku, to znaczy hetman Krzysztof Radziwiłł, ojciec Janusza, w 1632 roku w Piszu na Mazurach zmawiał się z elektorem brandenburskim, podnosząc kwestię ewentualnego napuszczenia kozaków na katolików i
i władzę królewską, wszczęcie buntu kozackiego było rozważane jako dywersja, która pomoże podnieść sprawę protestancką, która z powodu energicznej działalności Towarzystwa Jezusowego Zakonu Jezuickiego ta sprawa protestancka zniżkowała, a nie zwyżkowała. W XVI wieku polska elita stoczyła się w protestantyzm gremialnie, zbałamuciła się polska elita, a w XVII wieku zaczęła odzyskiwać zdrowie. No i widać było, że wewnętrznymi siłami tego się nie odwróci tego trendu, że Polska wraca do katolickiego zdrowia i w związku z tym protestanci, rozumiejąc, że wewnętrznie nie przemogą, zaczęli szukać interwencji zewnętrznej, zaczęli sprowadzać interwencję zewnętrzną na Polskę. I to jest właśnie ten pomysł dywersji kozackiej, omawiany w 632 roku w Piszu, a zrealizowany w 648 ogniem i mieczem, Chmielniczyzna i tak dalej. Ale później, proszę Państwa, taki jest piękny moment historyczny. Rok 1683, wyprawa wiedeńska, król Jan III Sobieski pod Wiedniem. Husaria, prawda? Szarże husarskie, które przeważają szale i Turcy muszą salwować się ucieczką. Otóż w 683 roku pan Jan Chryzostom Pasek, wspaniały pamiętnikarz, który zostawił po sobie bardzo barwne wspomnienia wojen, ale także i, że tak powiem, przejawów obyczajowości polskiej, sarmackiej czasów pokoju, bo pisał i o bitwach, i o oświadczynach, i o pojedynkach, i o sejmikowaniu. Pan Jan Chryzostom Pasek w roku 1683 już nie pojechał, nie poszedł pod Wiedeń, bo już był wysłużonym żołnierzem, ale jako dobry gospodarz po raz kolejny, jak co roku, popłynął ze zbożem do Gdańska, bo polska szlachta właśnie wojowała od wielkiego dzwonu, a na co dzień gospodarowała. Otóż pan Pasek płynie ze zbożem do Gdańska i słyszy, jak w Gdańsku w gospodzie protestanci piją za sukces sułtana tureckiego pod Wiedniem. Rok 1683. Protestanci piją po gospodach i odprawiają, tak pisze pan Pasek, nabożeństwa po swoich zborach heretyckich za powodzenie inwazji tureckiej. Dlaczego? Dlatego, że Turcy są traktowani jako ten cudowny walec, który rozjedzie wreszcie katolików. I wreszcie Wiedeń padnie, i Rzym padnie, i wreszcie to katolstwo zostanie pognębione. Kto więc nosi takie idealizujące wyobrażenie protestantyzmu, jego roli w Polsce i w Europie w dawnych wiekach, niech pamięta o tych toastach wznoszonych za sukces sułtana tureckiego w 1683 roku. Wydaje mi się, że to jest interesujący punkt odniesienia, że on wyjaśnia też całkiem sporo z tego, co dzisiaj dzieje się w Europie. Myślę, że dzisiaj też wielu jest takich, którzy operacje z uchodźcami, nachodźcami, którzy już nie konno, zbrojno i bez janczarów jawnie maszerujących tureckich podchodzą do serca Europy, stukają. Wielu jest takich, którzy to pewnie dalej traktują jako, owszem, może dolegliwy w pewnych przejawach, ale jedyny sposób na to, żeby przetrącić ostatecznie kręgosłup łacińskiej cywilizacji europejskiej. No mówiąc krótko, żeby wreszcie Rzym padł i chrześcijaństwo, żeby szlak trafił. No już tutaj nie mówimy o protestantyzmie. Protestantyzm zrobił swoje i protestantyzm może odejść. Nawet w krajach, które były ojczyzną protestantyzmu, które były bastionami protestantyzmu, już dzisiaj nas za sam protestantyzm nikt polec nie zamierza. Już właśnie mamy kolejny etap. W przyszłym roku będziemy mieli rocznicę
będziemy mieli rocznicę 500-letnią buntu Lutra 517 roku, ale będziemy mieli też rocznicę otwarcia nowego, następnego etapu rewolucji światowej, a to jest ukonstytuowanie się Wielkiej Zjednoczonej Loży Londynu w roku 1717. 300-lecie. No i 100-lecie rewolucji bolszewickiej 1917 roku. Taką to mamy tutaj zbieżność czasową. No to są poniekąd remanenty z przerwy dotyczące spraw, o których mówiłem wcześniej, a zaanonsowałem chęć przejścia do pozytywnej wersji i przyszłościowej. Jakby to się dało dzisiaj podnieść koronę polską? Co zrobić, żeby ona została podniesiona? No ale jednak nie mogę jeszcze mówić o przyszłości, zanim nie przypomnę, kiedy właściwie korona polska znika z horyzontu. Kto pamięta? Kiedy się kończy monarchia w Polsce? Rozbiór. Kiedy? 793 to byłby drugi rozbiór. W 792 mamy wojnę o konstytucję, wojnę między agenturą ruską, a agenturą pruską i francuską, tak? Bo to ruska i francuska zafundowały nam konstytucję 3 maja, rewolucyjny przewrót, a agentura ruska się na to zbiesiła i Moskale całą. To zresztą było fascynujące w ostatnich dniach, w tych dniach kolejnej rocznicy, że takie były różne wystąpienia, jakieś pogadanki telewizyjne. Przedstawiana jest nam, jak co roku, ta konstytucja 3 maja jako jakiś wielki sukces. I takie wystąpienia znowu były o tym, jak to wszystko się świetnie udało z tą konstytucją. No ja bym jednak nie zaniedbywał tego, nie omijałbym tego faktu, że konstytucja, owszem, całkiem interesujący dokument, ale państwo przy tym szlak trafił. To znaczy reformy, ale właśnie państwo zostało już tak doskonale zreformowane, że następnie dokonany został drugi i trzeci rozbiór. Drugi w 1793 po na Sejmie Grodzieńskim i trzeci rozbiór w 1795 po insurekcji rewolucji kościuszkowskiej. Ale proszę Państwa, monarchia wtedy jeszcze nie znika tak całkiem, bo dalej jesteśmy poddanymi królów, monarchów, prawda? Ostatecznie Polacy sami wyprowadzają koronę poniekąd kuchennymi drzwiami w styczniu 1831 roku, detronizując cara Mikołaja Romanowa. Bo jeszcze carowie Aleksander I i jego młodszy brat Mikołaj koronują się na królów Polski. No, wiecie Państwo, to ja doceniam te subtelności, że jednak oni się pofatygowali do Warszawy. Mikołaj to się właśnie nawet w Warszawie koronował na króla Polski. Dzisiaj już z Brukseli ani z Waszyngtonu nikt się nie fatyguje do Warszawy, żeby się tutaj koronować, ogłosić gubernatorem czy księciem udzielnym, prawda? Dzisiaj to z Warszawy premier czy prezydent są wzywani na dywanik do Brukseli czy do Białego Domu i tam się muszą tłumaczyć. A tutaj co najwyżej przyjeżdża jakaś komisja wenecka albo jakiś wicesekretarz stanu przyjeżdża i odpytuje albo zostawia wytyczne. Więc w styczniu 1831 roku rewolucyjny Sejm Powstania Listopadowego zdetronizował Mikołaja, ale nie powołał na polski tron żadnego innego monarchy. A zatem kuchennymi drzwiami wyprowadzono monarchię, a wprowadzono republikę. I od Powstania Listopadowego inteligencja polska, elita polska polityczna właściwie już gremialnie jest zrepublikanizowana, zdemokratyzowana. Już nikt o
podniesieniu korony polskiej szerzej, głośniej nie mówi. Owszem, kiedy zaczyna się 20. stulecie, są jeszcze w Polsce monarchiści. Są nawet ugrupowania polityczne, skromne i dość kameralne w latach I wojny światowej, ale jak Państwo wiecie, Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita odradza się jako Republika Demokratyczna. Ciekawa rzecz, u początków tej demokratycznej Republiki Etatystycznej, która się stacza w Republikę Nikodemadyzmy, w latach 30. przecież Rzeczpospolita jest najbardziej zetatyzowanym, a więc socjalizowanym państwem w Europie po bolszewii, co jest konkluzją raportu pewnej komisji sejmowej, która tę rzecz na krótko przed II wojną światową postanowiła zbadać. I taka była konkluzja, że stan socjalizacji, etatyzacji, biurokratyzacji państwa polskiego jest tak wysoki jest poziom, że tylko bolszewia nas przewyższa. No, ale u początków tej naszej drugiej republiki jest Rada Regencyjna. Rada Regencyjna. W 1917-18 roku jest w Warszawie ukonstytuowana, powołana przez Radę Tymczasową, którą powołali do istnienia nasi zaborcy, którzy ze względu na odmianę koniunktury międzynarodowej proklamują ten akt 5 listopada 1916 roku. Prusacy i Austriacy pozwalają Polakom sformować taką radę tymczasową. Ta rada wyłania Radę Regencyjną, to znaczy kolektyw trzech wybitnych postaci życia publicznego, jednego duchownego i dwóch arystokratów, którzy tworzą Radę Regencyjną, a więc taki kolektyw pod nieobecność króla. Taki kolektyw, który działa pod nieobecność króla. No i powstaje rząd tymczasowy, który przygotowuje administrację, która właśnie pod koniec 1918 roku zostaje podana na tacy naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu. Naczelnik państwa Józef Piłsudski nie staje się jednakowoż regentem. Rada Regencyjna nie proponuje mu nawet tego, żeby on stał się jednoosobowym regentem, tak jak dajmy na to admirał Horthy na Węgrzech. Rada Regencyjna kapituluje przed duchem czasu i oddaje władzę Józefowi Piłsudskiemu, który się ogłasza naczelnikiem państwa. Chociaż ciekawe, że on należał do składu tej rady sformowanej przez Prusaków i Austriaków, która wcześniej wyłoniła Radę Regencyjną. Czyli 2 lata wcześniej Józef Piłsudski nie był jeszcze tak całkiem zamknięty na perspektywę monarchiczną, prawda? Tym niemniej teraz w roku 1918 ani Józef Piłsudski, ani elita polska, polityczna, narodowa, ani sama Rada Regencyjna, kwiat jakiś tej elity, nikt już nawet nie usiłuje postawić kwestii monarchicznej na porządku dziennym. Nie odbywa się, zauważcie Państwo, żadna właściwie debata, żadna kłótnia. Polacy nie zdążyli się skonfliktować w tej sprawie. Po prostu w ogóle sprawa monarchiczna nie wchodzi na wokandę. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że w toku wydarzeń tragicznych, opłakanych poprzednich stuleci polska elita się zdemokratyzowała i Polakom nie w głowie podnoszenie korony polskiej. Od końca XVIII wieku przez cykl naszych nieszczęsnych rewolucji, które nazywamy powstaniami narodowymi, a które w istocie, u genezy których stoi zawsze prowokacja i to obca prowokacja przeprowadzona w Polsce dla różnych celów
powstanie kościuszkowskie jest potrzebne jako dywersja na tyłach osłaniająca rewolucję paryską, jakobińską, tę rewolucję antyfrancuską, którą nam każą w szkole nazywać wielką rewolucją francuską, prawda? A to była rewolucja antyfrancuska, tak jak rewolucja bolszewicka była rewolucją antyrosyjską w pierwszej kolejności. Kolejne nasze powstania, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, to są prowokacje. To jest popychanie Polaków do harakiri, do gwałtownych działań, których skutkiem za każdym razem jest zmniejszenie polskiego stanu posiadania i, że tak powiem, substancji biologicznej narodu. Po prostu elita albo idzie do piachu, pod ścianę, albo na Sybir, albo na emigrację i zmniejsza się stan posiadania polskiej elity. To osobny wątek i osobny rozdział i w ogóle pewnie temat na osobne spotkanie. Krytyka polskich powstań narodowych. Polskie powstania narodowe jako antypolskie prowokacje. Prowokacje pruskie, ruskie, angielskie, żydowskie, masońskie, węglarskie, prowokacje antypolskie. Polacy spieszą do tych powstań, w tym i nie wątpię i wśród państwa tu zebranych są tacy, którzy mogą sięgnąć do własnych wspomnień rodzinnych i tam odgrzebią jakichś powstańców. Otóż tak jest też i w moim przypadku. Spieszą jacyś dziadowie i pradziadowie do tych powstań, ale przecież nie mają zielonego pojęcia o tym, kto je tak naprawdę rozpętał. Otóż te powstania służą wpajaniu w polską elitę, wsączaniu przesądów demokratycznych. Polska elita właśnie tymi aktami, które są nierozważne i fatalne w skutkach, a im co głupszego się zrobi, tym bardziej potem człowiek racjonalizuje własną głupotę, prawda? Dorabia do tego własną teorię, zwłaszcza człowiek inteligentny ma tutaj nieograniczone właściwie możliwości dorabiania teorii do głupstwa własnego czy niegodziwości. Nikt nie chce się sam przed sobą przyznać do konformizmu, nikt nie chce sam przed sobą przyznać się do głupoty, prawda? Więc ponieważ tak periodycznie na całego polska elita angażowała się w sprawy głupie i niegodziwe i przeciwskuteczne, jeśli idzie o ratowanie sprawy narodowej, no to tym bardziej ta elita właśnie dorobiła sobie do tego teorię i ta teoria między innymi miała ostatecznie ideowy kształt przesądu demokratycznego. I tak w roku 1918 Rada Regencyjna oddaje władzę nad Polską naczelnikowi państwa. Ostatni monarchiści jeszcze coś tam piszą, coś publikują. Wspaniali ludzie zresztą, to znaczy wspaniała myśl, wspaniałe publikacje Kosiakiewicza, ale później Zdziechowskiego i Kazimierza Mariana Morawskiego i innych całkiem sporo, ale to nigdy już nie jest główny nurt polskiego życia publicznego. Sprawa monarchiczna nawet właśnie nie jest przedmiotem kontrowersji. To jest, przyznajcie to państwo, dla was w większości, a może się mylę, czy są między nami monarchiści? O! No to nieprawdopodobny zupełnie wynik, wspaniały. Jak 5 osób podniosło dłonie, to jest o, 6. Pan z pytaniem, tak? Tak, oczywiście. Tak. W dzisiejszych czasach, załóżmy, że przywróciliśmy do monarchii dzieliczną w Polsce. Kto został? Tak, świetne pytanie. Proszę pana. To jest świetne pytanie, na które zawsze czekam. Po to, żeby to pytanie zupełnie uchylić i unieważnić. Bo króla, proszę pana, albo Pan Bóg da, albo nie da. Poważnie.
I w ogóle nie jest to kwestia, o którą trzeba by sobie suszyć głowę w tej chwili. To tak jak przed przerwą mówiłem, dlaczego budziki, a nie rycerze, prawda? Jak my będziemy na poziomie rycerstwa, to wtedy mogą się ci rycerze zacząć zastanawiać po cichu nad tym, gdzie by się tu rozejrzeć za takim straceńcem, który chciałby podnieść i z naszą pomocą utrzymać koronę polską. Ale dzisiaj to w ogóle, wie pan, nie ma tytułu do tego, żeby od tej kwestii zaczynać podnoszenie sprawy monarchicznej. Bo proszę przypomnieć sobie legendę o królu Arturze i jego rycerzach okrągłego stołu. Początek tej historii jest taki, że jak wiadomo zabrakło króla. Król umarł, zginął, coś tam się stało. No i nastały czasy ciemne. Ludzie prawa nie szanują, rozbójnicy grasują po drogach, źli rycerze gwałcą niewiasty i napastują sieroty i wdowy. I czuje lud potrzebę powrotu króla. Od tego się zaczyna historia. Od tego, że to naród musi dojść do zdrowia psychicznego i zrozumieć, że potrzeba mu powrotu króla. To jest początek. Teraz dalej. Król Artur, proszę pana, sam nie wie o tym, że jest królem, dopóki z sukcesem nie sięgnie po ten miecz, który tam gdzieś był wbity, prawda? I nikt nie potrafił go wyciągnąć, a wiadomo było, że komu się to uda, ten zostanie królem, ten okaże się królem. Nie zostanie, tylko ujawni, tak? Kim jest. Otóż sam Artur nie wie, że jest królem, zanim tego miecza nie wyciągnie. I tak to jest, proszę pana, jest głęboka w tej legendzie, w tej pięknej historii średniowiecznej, jest głęboka nauka, głęboka mądrość, że monarchia, no to musi być wola polityczna, ale z dwóch stron przejawiona. Tu docześnie, bo jest zawsze trzecia strona, to znaczy wola Boża, prawda? Wola Boża przede wszystkim, ale tu na ziemi docześnie musi być wola narodu podporządkowania się władzy monarszej. A co to znaczy narodu? No żadnego narodu nikt o nic nie pyta, prawda? Ani na dobre, ani na złe. Więc to musi być rycerstwo, które mówi, jeśli Pan Bóg da króla, staniemy przy nim i będziemy bronić jego władzy. Będziemy bronić. No i musi być wola monarchy, bo to jest ciężar. To tak jak ze szlachectwem, wie pan. Jak ze szlachectwem, prawda? To nie jest przywilej. To nie są same fajne rzeczy, prawo pierwszej nocy i temu podobne, prawda? Przereklamowane, podobnie jak tam te różne historie o świętej inkwizycji, prawda? To są takie tam banialuki komunistyczne, które mają zniechęcać do tego właściwego porządku rzeczy. Ale królowanie, no to jest, wie pan, no ciężka rzecz. No bo komu by się chciało teraz na przykład brać cały ten interes na własną odpowiedzialność? Komu by się chciało zawalczyć o tę domenę Piastów i Jagiellonów, prawda? I tę koronę podnosić właśnie w obliczu tak kompletnego niezrozumienia tych spraw przez elitę. I zatem wracając, czy wychodząc od legendy o królu Arturze i wracając do Rady Regencyjnej i powodu, dla którego 100 lat temu Rada Regencyjna nie szukała króla, tylko oddała Polskę we władanie, no cóż, ludziom, którzy połowę swojego dorosłego życia poświęcili sprawie socjalizmu, jak Józef Piłsudski, prawda? I wprawdzie tam opowiadają do dzisiaj, że to on wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość, ale no niestety stare miłości nie rdzewieją. I ustrojowo państwo, które nam zafundował Józef Piłsudski z towarzyszami, to było państwo nieszanujące ani wiary, ani rodziny, ani własności. Jak z wiarą, no to wiecie państwo, no po prostu cała elita nasza w międzywojniu niestety w większości była głęboko zmasonizowana,
W najlepszym wypadku pogrążała się w jakieś ezoteryczne fantasmagorie, a w gorszych przypadkach to były po prostu jakieś tam satanizmy już całkiem jawne. To byli ludzie, którzy Kościoła... no to naprawdę najbardziej uprzejme dla nich powiedzieć, że oni Kościoła nie rozumieli. Ale w praktyce oni go nie szanowali, w praktyce oni walczyli z Kościołem. I to elita przedwrześniowa. Po drugie rodzina. No wiecie państwo, Polska jest krajem, w którym jeszcze przed Hitlerem wprowadzono prawo aborcyjne. Prawo aborcyjne. Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym stała się jednym z centralnych ośrodków przemysłu, procederu aborcyjnego. No a własność, rządy w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie zdemokratyzowane, zrewolucjonizowane, nie szanują prywatnej własności. I walczą z polskim ziemiaństwem, walczą z polskim fabrykantem, walczą z polską własnością. I to jest tragedia, tragedia narodowa, że orzeł w koronie pieczętuje nieustanną walkę, która, można powiedzieć, prostuje ścieżki temu, co zrobiła sowiecka komuna w latach 40. i 50. z polską własnością. Ścieżki wyprostowane były już wcześniej. Pewna retoryka została wypracowana przeciwko polskiej własności. Więc nie pytajmy dzisiaj, skąd Pan Bóg króla wytrzaśnie, bo może, proszę państwa, zła wiadomość, może nigdy nie zasłużymy. Prawda? Może nigdy nie zasłużymy, ale ważne jest, żeby elita podniosła się intelektualnie i duchowo o tyle wyżej, żeby w momencie zaistnienia koniunktury politycznej, odmiany koniunktury politycznej, no żeby ta elita nie była tak ślepa i głucha i zamknięta na tę wielką ideę, jak to było w roku 1918. Prawda? Bo Pan Bóg króla nie ześle, jeśli nie będzie polskiego rycerstwa. Prawda? Oczywiście rycerstwa, wiecie państwo, ja chyba to jest zrozumiałe, że ja tutaj nie projektuję żadnej takiej monarchii jakiejś antykwarycznej. Nie chodzi mi o grupę rekonstrukcji historycznej, żebyście państwo wszyscy tam, każdy sobie kupił po szyszaku i parze skrzydeł. Nie, dlatego że chodzi o rycerstwo na XXI i XXII wiek. Może chodzi o rycerstwo jak z filmu Gwiezdne Wojny, a może chodzi o rycerstwo jak z filmu Wall Street, prawda? Może chodzi o polskich rycerzy z czarnymi aktówkami. Jak Niemcy postanowili uparli się przeprowadzić secesję Kosowa z Serbii, to nie wysłali tam Ottona Skorcennego z batalionem spadochroniarzy, tylko wysłali 1000 prawników w jedwabnych garniturach, którzy nie wiem, co tam mieli w tych teczkach, czy pliki banknotów grube, czy jakieś dokumenty, na każdego jakiś papier się znajdzie, ale doprowadzili do zmian na mapie politycznej Europy. Duża rzecz. Więc to rycerstwo polskie ma być rycerstwem high-tech, super, hiper, science fiction, rycerstwem przyszłości, prawda? A nie grupą rekonstrukcji historycznej. Zauważcie państwo, że dzisiaj mamy państwo polskie na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej. Mamy tyle państwa polskiego, ile można go było zobaczyć, ogarnąć spojrzeniem na pogrzebie majora Szendzielarza Łupaszki, świętej pamięci. Mamy młodzież, właśnie poprzebieraną w różne historyczne mundury, ale nie było tam szpaleru generałów ani zielonych, ani niebieskich. Nie było, tak? Bo najwyraźniej pod mundurami, pod tymi czapkami jeszcze mózgownice nie rozpoznają, gdzie jest polska racja stanu. Jakiś konformizm o tym decyduje. No więc to już tak popłynąłem w dygresję z dygresji, ale proszę państwa,
najstraszniejsza rzecz, jaka mogłaby się przydarzyć, najstraszniejsza rzecz, najbardziej żałosna, to gdybyście państwo, doszedłszy wpływu na bieg spraw publicznych, co zaraz nastąpi. Zaraz nastąpi, bo prawda, czas mija i jedni są na wylocie, a państwo wstępujecie na ring. Otóż w momencie, kiedy państwo na tym ringu zajmiecie szerszym kręgiem swoje miejsce, to rzeczą straszną i żałosną byłoby, gdybyście zaangażowali się w demokratyczne bicie piany. Gdybyście zaczęli ścierać się o Polskę w tym paradygmacie, który donikąd nie prowadzi, niczego nie gwarantuje, niczego nie zabezpiecza, poza tym, że się Polska stacza w zagraniczną kuratelę. Tak? Nie ma mowy przecież w paradygmacie demokratycznym, nie ma mowy ani o bezpieczeństwie wiary, rodziny i własności, ani o wolności posiadania, gospodarowania, noszenia broni, a więc zapewniania bezpieczeństwa sobie i własnym najbliższym na początek, a potem może szerszemu kręgowi rodaków. O tym wszystkim nie ma mowy w paradygmacie demokratycznym. Tam, gdzie rządzi poprawność polityczna, tam uszy po sobie i nie ma o tym mowy. Więc nie zmarnujcie państwo swojego potencjału intelektualnego, duchowego, życiowego, bo daj Boże, będziecie dochodzić do własności i majątności tak, żeby móc egzekwować swoją wolę polityczną na różną skalę. Prawda? Wolę polityczną można wyegzekwować też decydując, jaką kostką będzie chodnik wyłożony na naszej uliczce. To też jest wola polityczna, więc państwo nie marnujcie tego na parę w gwizdek demokracji. Nie marnujcie. Myślcie poważnie o państwie polskim. No właśnie, myślcie na miarę następnego 1050-lecia, a nie na miarę skrojoną przez ten system przesądów reprodukowanych w systemie państwowego szkolnictwa. A więc zbliża się setna rocznica tej chwili, kiedy to Polska po 123 latach od ostatniego rozbioru, Polska wstępuje z powrotem na mapę i pięknie, że wstępuje, ale wielka to żałość i trwoga, że wstępuje po to, żeby stoczyć się do formy, rangi i niepowagi Republiki Nikodemadyzmy. I do tego państwo nie dopuśćcie. Nie dopuśćcie do tego, żeby ten depozyt przeszłości został po raz kolejny tak spostponowany, żeby znowu to kto inny dyktował wam, jak ułożone mają być sprawy naszego życia publicznego. Proszę mnie teraz wywołać i zahaczyć z jakiejś innej strony, żebym się nie zapętlił więcej już o tej Radzie Regencyjnej. Proszę o jakąś uwagę, pytanie. No tak. To się właśnie tej wiosny, tego lata rozstrzyga. Czy zostaniemy posłani na wojnę? Jestem przekonany, że to właśnie w tej chwili się ważą losy. I mój wniosek z tych wszystkich obserwacji i przemyśleń i na gruncie historycznym i aktualnych doniesień, mój wniosek jest taki, że czynić należy wszystko, żebyśmy nie znaleźli się w stanie wojny. Wszystko, naprawdę wszystko inne jest kwestią drugorzędną. Poza zbawieniem wiecznym, wszystko jest kwestią drugorzędną.
żebyśmy nie znaleźli się w stanie wojny. Kto nas na te wojny dzisiaj prowadzi? No, prowadzą nas towarzysze amerykańscy. U władzy mamy układ, który którego całą mądrość geopolityczną niestety można sprowadzić do tego jednego lojalizmu wobec Imperium Amerykańskiego. Polska racja stanu jest zagrożona przez zespawanie jej z dyrektywami Imperium Amerykańskiego. I to chyba jest oczywiste. Oglądamy w telewizji takie mające podnosić ducha i umacniać zajawki o tym, że właśnie szczyt NATO w Warszawie lipcowy jest najważniejszym wydarzeniem tego sezonu, a celem, jaki stawia jedynym aktualna władza, jest stała obecność wojsk anglosaskich na terytorium Rzeczypospolitej. Bo wiadomo, że to chodzi przede wszystkim o armię amerykańską, następnie Brytyjczyków i Niemców. Słyszeliście Państwo o ustawie 1066? Tak. Wszyscy słyszeli. Kto nie słyszał? Wszyscy słyszeli. Ustawa legalizująca działanie służb obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej. Ta ustawa przeprowadzona przez poprzedni układ. Poprzedni układ, który ja traktuję jako jawny i zdeklarowany obóz zdrady, zaprzaństwa i agentury. To i tego, chyba że będzie takie specjalne życzenie, nie będę tutaj szerzej argumentował, to są ludzie, którzy publicznie wyrzekli się suwerenności i publicznie zadeklarowali, niektórzy wielokrotnie, że suwerenność państwa polskiego nie jest dla nich żadną wartością ani żadną opcją. Otóż oni tę ustawę sobie napisali, przegłosowali, przeprowadzili, ale nowy układ władzy mija pół roku i ciągle tej ustawy nie anulował. Ciągle to prawo jest w mocy. Służby obcych państw mogą działać na terytorium Rzeczypospolitej z bronią w ręku. I prawo obowiązujące, proszę zwrócić na to uwagę, prawo panie panów obowiązujące dotyczące posiadania i użycia broni palnej nie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej funkcjonariuszy służb innych państw. Ale otóż, oprócz ustawy 1066 mamy nowe bezprawie. Mamy ustawę, a ściśle nowelę ustawową, która legalizuje użycie broni palnej na terytorium Rzeczypospolitej przez wojska państw obcych. I to są dwie różne rzeczy. Ustawa 1066, która wyszła z kancelarii prezydenta Komorowskiego, to rzecz jedna. A teraz druga ustawa, napisana jeszcze za kadencji ministra obrony narodowej Siemoniaka, ale procedowana już za kadencji ministra obrony narodowej Macierewicza. Ustawa, która modyfikuje, właśnie nowela ustawowa, modyfikuje prawo o przebywaniu i przemieszczaniu się obcych armii na terytorium Rzeczypospolitej. I perfidnie zredagowana nowela nie uświadamia, nie unaocznia czytelnikowi, na pierwszy rzut oka nie komunikuje, o co tak naprawdę chodzi. Ponieważ jak to bywa z nowelami, z nowelizacjami prawa, tam nie jest wprost napisane, co ma być, tylko napisane jest, wykreśla się ten czy tamten punkt, czy podpunkt, paragraf, artykuł z ustawy z lat 90. Otóż, kiedy się skonfrontuje jedno z drugim, jasno widzimy, że chodzi o legalizację użycia broni palnej poza terenem poligonu, i również w czasach pokoju, bo w czasie wojny tę sprawę reguluje nam już artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego,
właśnie kiedy NATO idzie na wojnę. No to wtedy mamy wojnę, no to wtedy wiadomo, że się strzela, prawda? Ale teraz wprowadzono nam prawo, które legalizować ma użycie broni palnej w Polsce, poza terenem poligonu i również bez wypowiadania wojny komukolwiek przez nas, czy nam przez kogokolwiek, poza stanem wojny. To są akty prawne, akty i zaniechania, bo właśnie nieanulowanie ustawy 1066 jest zaniechaniem. To są akty i zaniechania, które moim zdaniem dochodzą do granicy zdrady narodowej. Zdrady narodowej. Jeśli nawet dziś rządzący mają jakieś teorie do tego dorobione, im się wydaje, że jest bezpiecznie i wszystko będzie fajnie, bo oni wiedzą, do kogo strzelać, do zielonych ludzików mianowicie, no to uważam, że to jest bardzo ryzykowna sytuacja, bo nie wiadomo, czy dłużej przeora, czy dłużej klasztora i nie wiadomo, jak długo ta pani premier, ten pan minister obrony, ten prezydent będą władni w tej sprawie decydować. A może historia wywinie fikołka, układ się zmieni, a formuła prawna jest już gotowa. Formuła prawna jest już gotowa do prowadzenia wojny z narodem polskim na jego własnym terytorium. Z kim ta wojna miałaby być prowadzona? Kto jest przeciwnikiem w tej wojnie, która moim zdaniem już się toczy? No, ja powiem o paru konkretnych scenariuszach. Jeden scenariusz to jest wojna ukraińska. Wojna ukraińska, która trwa już trzeci rok i może i przez poprzednie lata mieliśmy do czynienia z próbami wpychania Polski w wojnę ukraińską na terytorium byłego państwa ukraińskiego, a w dalszym ciągu nie możemy wykluczyć prób przeniesienia wojny ukraińskiej na terytorium Polski. W jaki sposób i dlaczego to miałoby nastąpić? No właśnie, od jesieni ubiegłego roku na portalach niektórych ukraińskich i rosyjskich, także anglojęzycznych, mogą Ukraińcy przeczytać, że to Polacy wspólnie z Amerykanami dokonują rozbioru Ukrainy. Polacy są wskazywani jako winowajcy ukraińskich nieszczęść. No, bo ten rozbiór już faktycznie nastąpił. Już to się dokonało. Już nikt przy zdrowych zmysłach nie przypuszcza, żeby jeśli Moskwa nie padnie, żeby Krym miał wrócić do jakiejś Ukrainy. Gdyby zresztą nawet wrócił Krym do Ukrainy, to co to jest za Ukraina? To jest Ukraina, na której władza jest sprawowana przez jakieś konsorcjum wyłonione przez towarzyszy amerykańskich z szerokiego wachlarza ich agentury. Bardzo to jest zresztą ciekawa agentura, bo pan Poroszenko, pełniący obowiązki prezydenta tego państwa upadłego, zbankrutowanego ukraińskiego, ma przecież ten swój przemysł czekoladowy na terytorium Rosji. I sam pozostaje wiernym Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. No i jakoś tam nie zamknęli mu tego interesu, prawda? Te czekoladki tam dalej się produkuje. Pan Jaceniuk, inni ministrowie, no niektórzy wzięci z łapanki po prostu z paszportami amerykańskimi, prawda? Pan Saakaszwili, gubernator Odessy, prezydent państwa gruzińskiego został gubernatorem Odessy. To takie jednak dość niezwykłe, prawda? Czy proszę państwa, nie wiem, premier Szwecji, gdyby został na przykład wojewodą pomorskim, trudno to sobie wyobrazić, prawda? Ale tam można to sobie wyobrazić, bo państwo ukraińskie jest fikcją. Jest fikcją literacką. W ramach tej fikcji literackiej wyprawiony tam został pan Leszek Balcerowicz. Nie wykluczam, że da się Ukraińcom pan Leszek Balcerowicz we znaki do jesieni, zimy, do tego stopnia, że właśnie już za parę miesięcy do Ukraińców jakoś tak szerzej dotrze, że to Polacy odpowiadają za te wszystkie nieszczęścia, które ich spotkały. I zmierzam do puenty w tym akapicie. Nie wykluczam tego, że tak jak w wieku XVII,
XIX, XX zechce ktoś poszczuć Ukraińców na Polaków. Że w czym specjalizowali się Anglicy. To jest specjalność Anglii. Przez stulecia. Wielka Brytania tutaj w Europie Środkowej właśnie w XVII wieku w ramach protestanckiej dywersji na tyłach Rzeczypospolitej Wielka Brytania zainwestowała w Chmielnicczyznę. W XX wieku, zobaczcie Państwo, jaka to ciekawa rzecz, ilu rezunów ukraińskich odnalazło się na emigracji w Kanadzie. A więc Angole mieli tak rozbudowaną agenturę wśród Ukraińców, że uznali za stosowne o nią zadbać, zapewniając jej możliwość życia i przeżycia z drugiej strony globusa. Dzisiaj to Kanada dozbraja Ukraińców, a żołnierze brytyjscy musztrują armię ukraińską. To dla mnie bardzo groźny prognostyk. To znaczy, jeszcze raz powtórzę, Anglicy, którzy w roku 1939 bezkosztowo popchnęli nas pod nadjeżdżającą ciężarówkę z gruzem, swoją gwarancją, prawda? Gwarancją brytyjską, gwarancją bez pokrycia. Anglicy przyjeżdżają do nas w osobie premiera Camerona i mówią, że Rosja zagraża i trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO. Ale w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO wzmacniają armię ukraińską. Tak? Obecność premiera Camerona w Warszawie, czterokrotna w minionym półtora roczu, przeze mnie jest traktowana jako sygnał alarmowy. Jeśli Anglik przyjeżdża do Warszawy i mówi, że nas wzmocni, to znaczy, że pijemy herbatę z substancją radioaktywną. Tak? Jeżeli Anglik obiecuje nas wzmocnić, to jest, jeszcze raz powtórzę, bo nie ma tego w naszej historii. Wielka Brytania jest naszym czwartym rozbiorcą. Rozbiory Polski dokonane są przez Rosję, Prusy, Austrię i Wielką Brytanię, która stoi za plecami Prus. Prusy jako największe państwo i pierwsze państwo protestanckie na kontynencie europejskim są plenipotentem sprawy protestanckiej rewolucji światowej, której centrum przez stulecia pozostaje Londyn. I dlatego jeszcze raz powtórzę, Anglicy, którzy nas posyłają na wojnę, to są ci sami Anglicy z roku 1939 i ci sami Anglicy z 1648 roku, kiedy to Chmielnicki rusza na wojnę, w której jeden z jego generałów to jest Maksym Krzywonos. Pamiętacie Państwo Ogniem i Mieczem Sienkiewicza? Pamiętacie. Maksym Krzywonos, jeden z takich tam centralnych zakapiorów, fachowców od rżnięcia lachów w 1648 roku. Jeden pamiętnikarz niemiecki z tej epoki, kondotier na wojnie 30-letniej i tej wojnie właśnie kozackiej, zapisał, że ten Krzywonos to w istocie jest Szkot z klanu Cameronów, czyli krzywych nosów. Tak? To jest tylko jeden pamiętnikarz niemiecki z XVII wieku i to nie jest oczywiście, jest to informacja jednoźródłowa niepotwierdzona i ja nie buduję bynajmniej całej konstrukcji, całej refleksji mojej, nie wysnuwam z tego jednego źródła, ale jest to taki malowniczy przyczynek, prawda? Dlatego mając to w pamięci, nie biorę za dobrą monetę tego, co jakiś Cameron dzisiaj opowiada Polakom o tym, jak to panie właśnie Rosja zagraża. Rosja owszem, zagraża, ale to, tu przechodzę do następnego punktu, to nie Rosja ma wobec Polski roszczenie wylicytowane na sumę 65 miliardów dolarów. To nie organizacje ziomkostwa jakieś rosyjskie żądają od Polaków, żeby przekazali im majątek, czy w gotówce, czy w nieruchomościach, czy wreszcie w konwersji na wpływy polityczne, majątek wyceniany przez nich, wylicytowany na 65 miliardów dolarów. To jest państwo i organizacje diaspory żydowskiej, o których niczego państwo jakoś nie usłyszycie we wszystkich doniesieniach dotyczących tych strasznych rezunów islamskich, tego państwa ISIS i całej tej akcji z uchodźcami, nachodźcami.
Zamachy bombowe w Brukseli, Paryżu i temu podobne, ale nie w Hajfie i nie w Tel Awiwie, prawda? Państwo wiecie, mam nadzieję, że znane są przypadki przechwycenia transportów broni dla państwa rezunów islamskich, transportów broni, w które zaangażowani byli jacyś handlarze, przemysłowcy izraelscy. Znany jest przypadek aresztowania na terenie Iraku grupy rezunów islamskich, którymi, jak się okazało, dowodził oficer Armii Izraela jako doradca wojskowy. Co nie logiczne, proszę pana. Wszystko logiczne. Proszę sobie przypomnieć te toasty za zdrowie sułtana tureckiego z 683 roku wznoszone w Gdańsku przez protestantów. Proszę pamiętać, że świat jest barwny i ciekawy. Nie da się go uprościć, tego rachunku, tak, do tego, że jest ruska agentura, a tu cały świat teraz się zgodził wzmacniać wschodnią flankę NATO i dajemy radę. Tak? Co miesiąc, najrzadziej co miesiąc, wraca, i to na szczeblu oficjalnym, sprawa roszczeń żydowskich wobec Polski. Roszczeń, które zostały na tę sumę wylicytowane jeszcze w latach 90. Wówczas wymienił tę zawrotną sumę pan Izrael Singer, prezes ówczesny Światowego Kongresu Żydowskiego. I ta sprawa wraca, ale milczy o tym prasa, media, ośrodki dezinformacji polskie. Milczą na ten temat. Po prostu starają się uprościć ten obraz tak, żeby nie komplikować Polakom. Polacy teraz szczyt NATO i wzmacniamy wschodnią flankę. I wzmacniamy wschodnią flankę i w związku z tym nie komplikujmy sprawy, prawda? A sprawy są bardziej skomplikowane. W styczniu tego roku w Moskwie złożył wizytę pan Henry Kissinger na przełomie stycznia i lutego. I pan Henry Kissinger, który nie pełni żadnych funkcji oficjalnych, ale pozostaje papieżem dyplomacji światowej, pan Henry Kissinger na spotkaniu z Władimirem Putinem dał głos, powiedział, to było spotkanie w cztery oczy, powiedział pan Kissinger, Rosja nie jest wrogiem NATO, Zachodu, Stanów Zjednoczonych. Rosja jest i powinna być uznana za nieodzowny, niezbędny element, ogniwo systemu pokoju światowego. Tydzień przed panem Kissingerem w Moskwie był pan Wiaczesław Moshe Kantor, prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego. I pan Wiaczesław Moshe Kantor to jest ten człowiek, który chciał Azoty Tarnowskie kupować parę lat temu w Polsce i coś tam nie wyszło. Pan Wiaczesław Moshe Kantor powiedział na spotkaniu z Władimirem Putinem, sytuacja Żydów w Europie jest najgorsza od czasów II wojny światowej. Najgorsza od czasów II wojny światowej. No o czymś takim to chyba wszystkie gazety na świecie powinny pisać, prawda? Że mówi poważny człowiek, prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego uważa, że sytuacja jest tak zła, jak nie była od czasu, kiedy nieboszczyk Hitler jeszcze był w obiegu. Mocno powiedziane. Na co pan Putin mówi do pana Kantora? Macie relację, możecie sobie przeczytać. Nie wierzcie mi na słowo, tylko zróbcie sobie kwerendę internetową. Pan Putin powiedział do pana Kantora, to przyjeżdżajcie do nas. My wam zapewnimy bezpieczeństwo. Pan Kantor wyjaśnił, jakie widzi źródła niebezpieczeństw. Przede wszystkim brudna bomba. Hasło brudna bomba. Rezuni islamscy w Mosulu weszli w posiadanie, tłumaczy pan Kantor, większej ilości materiałów rozszczepialnych i z tego już zrobili brudną bombę i ani chybi użyją jej gdzie? Na kontynencie europejskim. Na kontynencie europejskim. Po tej wypowiedzi pana Kantora mieliśmy serię takich proroctw, które wychodziły z ust ludzi służb, ludzi funkcjonujących jako eksperci do spraw właśnie walki z terroryzmem. Między innymi pan Joram Schweitzer z Izraela, między innymi pan generał, wiceszef ABW kilkanaście lat temu Paweł Pruszyński tu w Warszawie. Fala terroru islamskiego przeleje się tego lata przez kontynent europejski.
Pan generał Pruszyński wskazał nawet dwa cele. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej od 10 czerwca do 10 lipca we Francji i Światowe Dni Młodzieży z Franciszkiem Papieżem, Kraków, Auschwitz, lipiec tego roku. Samospełniające się przepowiednie. Pan Moshe Kantor należy do organizacji, która nazywa się Luksemburskie Forum Przeciw Katastrofie Nuklearnej. Oprócz brudnej bomby i katastrofy nuklearnej mówi się też dużo i pisze, ale nie na pierwszych stronach polskojęzycznych gazet, pisze się o zagrożeniu atakiem chemicznym. Otóż czytając w styczniu, lutym, marcu coraz więcej dywagacji na temat tego, jakie to właśnie już bliskie pewności jest przypuszczenie, że rezuni islamscy zaatakują w Europie tego lata bronią chemiczną, przypomniałem sobie, że w grudniu mieliśmy w metrze warszawskim manewry. Manewry, których scenariusz przewidywał właśnie atak chemiczny. Służby, wojsko, policja, straż, pogotowie, wszyscy ćwiczyli w metrze warszawskim atak chemiczny. I to sobie przypomniałem, a potem doczytałem się, że na manewry Anaconda, manewry Paktu Północnoatlantyckiego, które odbyć się mają w połowie czerwca na terytorium Rzeczypospolitej, przyjeżdża między innymi oddział Gwardii Narodowej z Illinois, 404 Brygada Wsparcia Manewrowego, w skład której wchodzą ze dwa chyba bataliony chemiczne. Proszę sobie uświadomić dziwność tej sytuacji. Gwardia Narodowa z Illinois przyjeżdża w czerwcu nad Wisłę ćwiczyć walkę z zagrożeniami chemicznymi. Otóż proszę Państwa, ja więcej mogę jeszcze przedstawić, dorzucić takich fusów, takich okruszków. Wszystkie te okruszki razem składają mi się w obraz zagrożenia i wszystkie te samospełniające się przepowiednie ja traktuję jako wypowiedzi strażaków podpalaczy. Ja uważam, że jeżeli tak dużo wiedzą i już tak są przekonani, że ten atak, czy to brudną bombą atomową, czy bronią chemiczną ma nastąpić, i już tak o tym wiedzą ci wszyscy funkcjonariusze, no to po prostu ja rozumiem, że taka rzecz krąży na giełdzie. Jest na giełdzie służb i dziennikarzy podłączonych pod te służby. No i cóż. Ewidentne jest zapotrzebowanie na jakieś europejskie Pearl Harbor, na jakiś europejski 11 września 2001. I już tym razem to nie będzie żaden tam atak w metrze czy na lotnisku, to nie będzie rozstrzelanie jakichś tam dziennikarzy brukowej gazetki w Paryżu czy atak na dyskotekę satanistyczną. To musi być coś większego. Po co? No w tych samych celach, w jakich przeprowadzono wielką operację 11 września 2001. Bez tej operacji nie można by całego świata przestawić na tory wojenne. Nie można by zaprowadzić w takim tempie piorunującym reżimu policyjnego na kontynencie amerykańskim. Prawda? Państwo, nie wiem, czy tej sprawie poświęcaliście tutaj uwagę, ale jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo proszę, żebyście przestudiowali sprawę ataków z 11 września 2001 roku. I te studia, niedługie, nie wymagające wielu tygodni pracy, no one pomogą wam uzmysłowić sobie, że na przykład w Pentagon nie uderzył wtedy żaden samolot, że siódma wieża World Trade Center zawaliła się tak jak dwie pierwsze, tak samo, chociaż żaden samolot w nią nie uderzył. I tak dalej, i tak dalej. No mieliśmy do czynienia z ogromną operacją, prawda?
World Trade Center się spaliło, stopiło, ani kawałek samolotu tam nie dało się odzyskać, ale znalazł się paszport jednego z zamachowców w tych ruinach, prawda? Otóż mamy do czynienia z ludźmi, którzy robią takie rzeczy. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są w stanie takie rzeczy wymyślić, wyegzekwować, a następnie wyegzekwować lojalność i posłuszeństwo światowego systemu dezinformacji, tak żeby wersja oficjalna trzymała się, tak? Przez lata. Otóż sądzę, że Polska z takimi ludźmi ma właśnie w tej chwili do czynienia. Dlaczego? W jakim celu rozpętywać w Polsce wojnę? W jakim celu atakować na przykład brudną bombą zgromadzenie młodzieży światowej z papieżem Franciszkiem w Oświęcimiu albo atakować warszawskie metro bombą chemiczną przywiezioną przez gwardzistów narodowych z Illinois? Bo przecież oni, mili chłopcy z tego Illinois, ale oni jak to w wojsku wcale nie muszą wiedzieć, co jest tam w tej piątej czy 105 z kolei drewnianej skrzyni, którą mają na pace w samolocie. Bo w wojsku, wiecie państwo, no w końcu operacje pod fałszywą flagą to jest norma, bynajmniej nie eksces, bynajmniej nie jakiś odświętny wyjątek w historii. Przecież plan pułkownika Stauffenberga, prawda? Operacja Walkiria. To był plan wykorzystania operacji zaplanowanej i przećwiczonej. Ćwiczeń garnizonu berlińskiego do tego, żeby dokonać przewrotu, zamachu stanu. No, analogia tu jest w tym, że wiecie państwo, jak nawet wszyscy żołnierze, którzy mają do nas w czerwcu przyjechać na manewry Anaconda, jeżeli im się będzie zdawało, że jadą na manewry, to znowu w wojsku to tak jest, że jak jest alarm i wyjeżdżamy z koszar, to zanim parę dni nie minie, nie będziemy wiedzieli, czy my jesteśmy na manewrach, czy na prawdziwej wojnie. Prawda? Bo nikt żołnierzowi nie tłumaczy, czy to się dzieje naprawdę, czy to tylko tak dla picu. Chcę przez to powiedzieć, że każdą tego typu dużą operację, przemieszczenia jednostek, transport sprzętu i materiałów wojennych, można wykorzystać w niejednym celu. Bardzo wielorakie może być wykorzystanie takich operacji. Po co jednakowoż robić wojnę w Europie Środkowej? No dlatego, że może najpierw od tej Europy Zachodniej zaczynając. Dlaczego miałby wylecieć w powietrze, jak prorokuje pan generał Paweł Pruszyński, jakiś tam stadion w czasie powiedzmy finałów czy półfinałów Euro 2016? No to ja sądzę, że to finał albo półfinał, bo 5 lipca się kończy Ramadan. I jakby tak przed końcem Ramadanu się znalazł ten tam syryjski paszport, to będzie takie mniej wiarygodne. Więc obstawiam, że to raczej między 5 a 10. Jeżeli coś ma walnąć, to tam walnie. Otóż tego typu operacja jest potrzebna dla wygenerowania i zalegitymizowania masowych migracji. Już operacja z uchodźcami na chodźcami bardzo wiele zrobiła w tym celu, ale teraz, skoro pan Moshe Kantor pojechał do Moskwy i zauważcie, wybrał sobie Włodzimierza Putina na powiernika swoich niepokojów i trosk. Nie pojechał do Waszyngtonu, nie pojechał do Londynu, pojechał do Moskwy i tam powiedział, że Żydzi nie są bezpieczni, a Putin powiedział, to przyjeżdżajcie do nas. No, to znaczy, że Europejski Kongres Żydów uznaje Rosję nie za wroga, nie za źródło niebezpieczeństwa, ale raczej za gwaranta bezpieczeństwa, prawda? To znowu jakoś się sprzeciwia tym wersjom uproszczonym, które są propagowane w naszych mediach w ostatnich miesiącach i latach, prawda? Otóż wykluczam realizm, odmawiam realizmu. Takiej wersji, w której jednocześnie na dwóch różnych teatrach wojennych Rosja miałaby występować raz jako równorzędny partner i wiarygodny aliant,
a na drugim teatrze jako wróg, przeciwnik i źródło wszelkiego zła. Otóż dzisiaj w ten sposób przedstawia nam się sytuacja. W lutym tego roku w Monachium odbył się taki zjazd, tak, konferencja z udziałem premiera Rosji Miedwiediewa i premier Rosji Miedwiediew powiedział, że nasi wojskowi, nasi, mówiąc nasi, miał na myśli amerykańskich i rosyjskich, co dzień trudzą się nad zaprowadzeniem porządku, pokoju, ładu, czy już nie wiem jaki tam słów użył, w Syrii, na Bliskim Wschodzie. Czyli na Bliskim Wschodzie jest sztama, a w Europie Środkowej miałaby być kosa jednocześnie. Czyli to jest, proszę państwa, taka wersja, w której państwo macie w to uwierzyć, że alianci lądują w Normandii, a jednocześnie Afrika Korps razem z 8 Armią stabilizują Tunezję. Tak? Na mój rozum to jest niemożliwe. Na mój rozum jesteśmy obiektem, celem wojny dezinformacyjnej. No i właśnie w nowoczesnym świecie nie mówi się o wojnie dezinformacyjnej, tylko mówi się o, jeszcze raz przypomnę, bo strasznie mi się podoba ten termin, strategicznym zarządzaniu percepcją. Strategic Perception Management. I to są studia już całe i już można przeczytać całe referaty na ten temat na stronach rządowych i wojskowych amerykańskich. Strategiczne zarządzanie percepcją. Otóż do kanonów strategicznego zarządzania percepcją należy podsuwanie ofierze fałszywych mniemań, wyobrażeń dotyczących przeciwnika. Mówiąc krótko, chodzi o to, żeby nam się zdawało, że kto inny nas atakuje. A ci, którzy nas właśnie kroją nam portfel, że są naszymi najserdeczniejszymi aliantami. To należy do kanonów strategicznego zarządzania percepcją. I teraz moje obawy są takie, że jak walnie w zachodniej Europie, to po to, żeby ruszyła ludzka fala, na przyjęcie której wspólnie szykują nas i prezydent Obama, i prezydent Putin, i jeszcze Franciszek papież. Tak? Oni wspólnie, przecież wicesekretarz stanu, który gościł w Warszawie 2-3 dni temu, pan Blinker, poważny funkcjonariusz dyplomacji imperialnej, ale też zauważcie, do nas wysyłają wicesekretarza stanu. Nas pod ludzi obsługują wicesekretarzami. Sekretarz ma ważniejsze sprawy. Otóż pan Blinker w Warszawie jednak położył nacisk na to, że tych uchodźców trzeba przyjmować. Taka jest mądrość etapu. Kolega pana Blinkera z tego samego, koleżanka z tego samego Departamentu Stanu, pani Victoria Nuland. To jest ta pani, która powiedziała 2 lata temu chyba powiedziała, że na demokrację na Ukrainie Amerykanie wydali $5 miliardów. Tak? Otóż ta sama pani Victoria Nuland od wspierania demokracji na Ukrainie, od czego, jak wiadomo, państwo ukraińskie uległo dezintegracji, tak tam wsparli tę demokrację, że po prostu nie wytrzymała konstrukcja przeciążenia. Ta sama pani Victoria Nuland przejazdem w Warszawie spotkała się owszem z panem Waszczykowskim, ale również spotkała się z panem Petru, którego ja osobiście mam za właśnie jednego z liderów obozu zdrady narodowej. A zatem może towarzysze amerykańscy ciągle jeszcze biorą pod uwagę, że pana Petru wykorzystają jako jakiegoś warszawskiego Jaceniuka po tym, jak nam zrobił tu warszawski Majdan, który nie odbył się, czy nie było, nie skierowano go do realizacji w dniu wczorajszym, ale to nie znaczy, że ten scenariusz całkiem się zdezaktualizował. To zawsze jest możliwe. I to jest zatem druga wojna, którą tutaj widzę. Pierwsza wojna, rezuni ukraińscy, którzy będą napuszczani na Polaków. Druga wojna, uchodźcy, nachodźcy.
Trzecia wojna, no właśnie, demokraci, którzy będą napastowani przez faszystów i to także wczoraj mogło być skierowane do realizacji, nie zostało, ale to nie znaczy, że to po ten scenariusz nie można sięgnąć w dowolnym momencie, prawda? Faszyści biją demokratów i bardzo wiele przeczytaliśmy w ostatnich miesiącach w prasie anglosaskiej, francuskiej, ruskiej o tym, że Rosjanie akurat najmniej na ten temat, że demokracja w Polsce szwankuje. I nawet, prawda, taki bałwan jak senator McCain napisał z kolegami list tutaj do Polaków z troską o demokrację. No to z której strony jest to zagrożenie? Z której strony? Czy to jest agentura ruska? Tak, owszem, jest targowica, tylko że ta targowica przyzywa interwencji eurokołchozowej, bo jest doktryna Solidarności, jest klauzula Solidarności w eurokołchozie, prawda? Czyli doktryna Breżniewa eurokołchozowa. Doktryna Breżniewa deklarowała, że gdzie by socjalizm był zagrożony, tam Układ Warszawski spieszy na pomoc. I pospieszył w 1968 roku w Czechosłowacji. A europejska klauzula Solidarności głosi, że gdzie by demokracja była zagrożona, tam wszyscy mają obowiązek spieszyć z pomocą. No i widzimy, że obóz zdrady, zaprzaństwa i agentura międzynarodowa systematycznie przyzywa takiej obcej interwencji. Jaka wojna jest jeszcze możliwa? Możliwa jest limitowana wojna, ale na cztery fajerki, z użyciem całych sił Wojska Polskiego i kończąca się ostatecznie uderzeniem, kontruderzeniem atomowym, deeskalacyjnym ze strony rosyjskiej, wojna w Europie Środkowej z wykorzystaniem Polaków jako proxy przez Amerykanów. Taka wojna zastępcza, wojna per procura. Amerykanie wystawiają Polaczków, a Moskale wystawiają Białorusinów. I staczamy wojnę, takie ćwiczenie poligonowe. Polacy bronią przesmyku Suwalskiego, o którym w ostatnim tygodniu mówił pan minister Macierewicz. I to jest wojna, tradycyjny kierunek strategiczny, brama smoleńska, prawda? W czasie I wojny światowej, w czasie wojen dawnych wieków zawsze ten przesmyk Suwalski. Kto obroni przesmyk Suwalski, ten wrót Europy broni przed wschodem. I odwrotnie, kto by chciał iść na Moskwę, ten musi iść, tym kierunkiem musi iść przez te Suwałki nieszczęsne. Więc, żebyście państwo wiedzieli, z 5 miesięcy temu, chyba w styczniu albo w lutym, na kontynencie amerykańskim toczone były takie gry sztabowe, gry wojenne. To się tak za biurkiem walczy i z komputerem, prawda? Od jednego stołu sztabowego do drugiego stołu sztabowego przekazywane są informacje o tym, jaki ruch przeciwnik wykonał. I oczywiście to wszystko ci sami sztabowcy, jedni wcielają się w stronę niebieską, a drudzy w stronę czerwoną, prawda? I toczą takie manewry. Dawniej to było tylko na mapie, a teraz to już w komputerze. Otóż stoczone zostały takie gry wojenne właśnie o takim scenariuszu, o którym wspominał pan minister Macierewicz w ostatnich wręcz dniach, bo to chyba tydzień jeszcze nie minął. Pan minister Macierewicz powiedział, nie jest prawdą, że Pribałtyka padnie w 60 godzin, w 2,5 doby. To by trwało znacznie dłużej pod warunkiem, że utrzymamy przesmyk suwalski. Otóż, proszę państwa, tak się składa przypadkiem, że wiem, że ten scenariusz przećwiczyli Amerykanie obrony przesmyku suwalskiego z sukcesem, z ogromnym sukcesem. To znaczy nasi dają radę. Wojsko Polskie nawet tymi siłami tak zdeprecjonowane, zdemontowane, do pewnego stopnia i zdemoralizowane wskutek działań zdradzieckich ostatnich dekad, to Wojsko Polskie ciągle jeszcze stanowi wyzwanie nie do zlekceważenia. Otóż obronilibyśmy ten przesmyk suwalski, rozegrałaby się największa prawdopodobnie bitwa pancerna naszych czasów o te Suwałki i dalibyśmy radę i Rosjanie musieliby ściągać rezerwy dalekie, może nawet z Kaukazu, tak samo jak w 1830-31 roku,
No tak, tylko że zabawa się kończy po kilkunastu dniach. Suwałki przemienione w lej po bombie i Rosjanie po prostu spuszczają bombę atomową. Tak? Bo nie ma innej opcji. Tak? Trzeba to przeciąć. To jest tylko gra sztabowa. To jest tylko gra sztabowa. To się nie dzieje na razie naprawdę. Tylko wiecie państwo, to jest bardzo poważne ryzyko. Wchodzić w scenariusz taki jak w tej grze sztabowej. Jeszcze raz podkreślę, że to byłaby wojna poniekąd siłami zastępczymi. Na tej wojnie nie musiałby zginąć ani jeden żołnierz amerykański, ani jeden żołnierz rosyjski. I następnego dnia w związku z tym panowie Ławrow i Kerry mogliby usiąść do stołu rokowań w Bazylei czy innym Monachium. I tylko my tutaj mielibyśmy zgliszcza. No bo oprócz Suwałk to trzeba by zbombardować jeszcze tak dla przykładu parę przepraw mostowych na Wiśle, prawda, żeby to przeciąć. I to są scenariusze ćwiczone przez naszych sojuszników amerykańskich. I w te scenariusze wchodzi aktualny warszawski układ władzy. I ja uważam to razem z legalizacją użycia broni palnej na terytorium Rzeczypospolitej przez armię obcych państw i służby innych państw, uważam to za ryzyko, którego podejmować nie należy. A teraz jeszcze raz, po co to wszystko miałoby się zdarzyć? Jaki cel tego wszystkiego? No, proszę pana, docelowo chodzi po prostu o ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej, to znaczy o oczyszczenie placu budowy, szerokiego placu budowy, bo chodzi o całą Europę Środkową, całe Międzymorze Adriatycko-Bałtycko-Czarnomorskie, oczyszczenie tego placu budowy pod nową konstrukcję geopolityczną, to znaczy pod nowe państwo, nie bójmy się tego słowa. Jakie to państwo? Państwo żydowskie, suwerenność żydowska, wyspowa suwerenność, duże miasta. Na początek nikt by państwa nie straszył wymianą paszportów, stawianiem słupów granicznych i temu podobne, zmianą flagi. Niczego takiego by nie było. Chodzi o kontrolę nad dużymi miastami. A zatem byłaby to suwerenność od Dniepropietrowska i Odessy do Wrocławia i Szczecina. W Dniepropietrowsku obejrzyjcie państwo koniecznie dom Chabadu, wybudowany tam za pieniądze pana Kołomyjskiego, jednego z tych słynnych oligarchów ukraińskich. Jeszcze raz podkreślę, państwo ukraińskie jest fikcją. Jest fikcją. Nie ma czegoś takiego jak państwo ukraińskie. Są różne interesy rozgrywane na terytorium Ukrainy, a sami Ukraińcy mogą być użyci na przykład do tego, żeby troszkę upuścić krwi Polaczkom. Do tego mogą być użyci. Obejrzyjcie państwo dom Chabadu. Co to jest Chabad? A to jest taka sekta hasycka. Na przełomie XVIII i XIX wieku na Litwie żył był rabin Schneur Zalman. Wtedy hasydzi dochodzili do coraz większego znaczenia. I otóż rabin Schneur Zalman napisał taką księgę świętą, otoczoną bardzo serdeczną pamięcią i wręcz nabożnym kultem przez wyznawców rabina Schneura Zalmana. Ta księga ma tytuł Tania i w tej księdze możecie państwo przeczytać, że goje pochodzą od demonów, między innymi. Tak? To nie jest 2000 lat temu, nawet nie 200, tylko teraz księga Tania rabina Schneura Zalmana jest najczęściej drukowaną podobno książką żydowską na świecie. A sam ruch Chabad Lubawicz najbardziej dynamicznie szerzy się w świecie. Liczebność jego członków rośnie. Ruch Chabad Lubawicz to są ci ludzie, z którymi pan prezydent Duda chanukowe świece zapalał, między innymi pod zimę ubiegłego roku. Więc obejrzyjcie sobie dom Chabadu w Dniepropietrowsku. Ja jestem w tych sprawach, ja jestem zdania, że duże inwestycje
nie są czynione z założeniem, że będą one bezzwrotne. Nie wierzę w to, żeby ktoś takie czynił wydatki, nie biorąc pod uwagę osiągnięcia zysków, a w tym wypadku po prostu kontroli terytorium. Drugą rzecz, którą Państwu polecam w internecie, to by było wystąpienie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza na otwarciu synagogi pod Bocianem. Otwarcie synagogi pod Bocianem, to w zeszłym roku takie było wydarzenie i tam prezydent Dutkiewicz, to polecam, bo to jest krótkie, to nawet chyba 10 minut nie ma, jak pan prezydent przemawia. Otóż to do pary z domem Chabadu w Dniepropietrowsku na dalekiej Ukrainie, to mam nadzieję, że ożywi państwa wyobraźnię i jakoś ją otworzy na te rzeczy, o których tutaj mówię. Otóż budowy kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym, bo powiedziałem żydowska suwerenność wyspowa, prawda? A zatem pewien kompromis dziejowy. Niemcy i Rosjanie, którzy świetnie to rozumieją, że nie ma żadnego mądrego powodu, żeby między sobą walczyć, że trzeba robić interesy. Rosjanie mają surowce, a Niemcy mają rurę i technologię do tłoczenia, tak, tej ropy, tego gazu i jakie tam jeszcze skarby w rosyjskiej ziemi i na Syberii są do przepompowania. Otóż dwie wojny światowe, a właściwie jedna długa w XX stuleciu z pewnym interwałem, to była kłótnia w rodzinie, to było pewne nieporozumienie. Moskwa i Berlin bardzo dobrze to widzą, że ich przeznaczeniem jest kooperacja. Dla nas, Polaków, ta kooperacja zawsze będzie po naszym trupie, prawda? Dlatego, że powiedziała to Katarzyna zwana Wielką w XVIII stuleciu, najlepiej, żeby między Petersburgiem a Berlinem nie było żadnej innej stolicy. Ona, to wtedy był Petersburg, nie Moskwa, prawda? Ale państwo rozumiecie, że to jest wyrok. Otóż polityka i Berlina, i słyszałem, że pani Merkel na biurku ma podobiznę carycy Katarzyny. Nie wiem, czy to plotki, czy to rzeczywiście ktoś to biurko oglądał. Oni tak to widzą. Oni tak to widzą. Polska jest pewną zawadą, jest pewnym też obcym ciałem, właśnie cywilizacyjnie. Od tych rzeczy wyszliśmy tutaj dzisiaj, więc warto o tym pamiętać. Taki jest kontekst. Rosja, chociaż należy więcej dostrzegać komplikacji w obrazie, w wizerunku tego państwa, niż to podpowiada amerykańska i robiona na użytek Polaków niemiecka i żydowska propaganda ostatnich lat i miesięcy, ta Rosja jest, że tak powiem, ciekawsza. Tam jest więcej rzeczy ciekawych do dostrzeżenia, ale rzeczywiście można powiedzieć, że ta Rosja jest dla nas groźna, ponieważ horyzont swoich aspiracji i ustrojowych modeli, które bierze pod uwagę, wyznacza Rosjanom, no właśnie, Katarzyna Wielka i Piotr również Wielkim zwany na nasze utrapienie. I Rosja, która będzie tak skonstruowana, Rosja, która nie jest w stanie głębiej zajrzeć we własną historię, ona zawsze będzie dla nas groźna. I podobnie Niemcy. Dla których wyrocznią pozostanie Fryderyk Wielki i Bismarck i może ewentualnie Stresemann, te Niemcy nie są dla nas bezpieczne, ponieważ i jedni i drudzy nie biorą tutaj pod uwagę naszego suwerennego funkcjonowania na naszym własnym terytorium. I te płyty tektoniczne, rosyjska i niemiecka, dążą do zwarcia. Dążą do zwarcia w celu właśnie umożliwienia sobie korzystnej kooperacji Nord Stream 2, 3, 4, 5, ile tam zechcą tego sobie pobudować. Otóż na to przychodzą Amerykanie. Amerykanie, którzy wiedzą, że jeżeli Niemcy i Rosjanie zblatują się, jest to przestępcze środowisko, więc możemy używać terminologii przestępczej. Jeśli się zblatują i uda im się uzyskać możliwość takiej kooperacji bez żadnych pośredników, no to wtedy Amerykanie wylatują z kontynentu europejskiego. Jeśli kooperacja Berlina i Moskwy zostanie
pomyślnie utrwalona i skonsumowana, to wtedy Amerykanie nie mają punktu oparcia na kontynencie europejskim. I Amerykanie chcą w związku z tym utrzymać tutaj swoją pozycję arbitra. Chcą pozostać na kontynencie europejskim jako wujek dobra rada, którego zawsze trzeba zapytać o zgodę. Ale jednocześnie, mając tę konieczność geostrategiczną, no bo Ameryka, która by wyleciała z kontynentu europejskiego, traci hegemonię globalną, prawda? No tak, ale o tę hegemonię globalną musi Ameryka zawalczyć przede wszystkim z Chinami. Więc z tego powodu musi wyjść z kontynentu europejskiego, w tym sensie, że nie może tutaj utrzymywać wielkich sił w gotowości. Nie stać jej na to. Amerykanie to oficjalnie zadeklarowali. To jest ich nowa doktryna wojenna, no nowa od końca XX stulecia, prawda? Że nie biorą pod uwagę walki wojny światowej toczonej jednocześnie na dwóch wielkich teatrach wojennych. A zatem, żeby stoczyć swoją główną walkę, Amerykanie muszą się skoncentrować na Pacyfiku, na Chinach. W związku z tym muszą pozamykać sprawy bliskowschodnie i środkowoeuropejskie. Pozamykać, zostawiając w tych miejscach swoich plenipotentów. Takich, którzy zagwarantują, że jak się wujek dobra rada odwróci, to tam, prawda, myszy nie będą za bardzo samodzielnie harcowały. No i cóż, na Bliskim Wschodzie załatwiają te sprawy i ma to taki, bardzo taką jaskrawą konsekwencję w odwróceniu sojuszów na Bliskim Wschodzie. Iran, który przez kilkadziesiąt lat był centralnym wrogiem i źródłem wszelkiego zła. Tak? W propagandzie irańskiej Stany Zjednoczone wielki szatan, a Izrael mały szatan, i w propagandzie amerykańskiej, izraelskiej Iran źródło wszelkiego zła. Otóż przed półtora rokiem odwrócono sojusze. Iran został z kategorii wrogów przeniesiony do kategorii wiarygodnych partnerów ze względu na Chiny. Ponieważ to w Iranie są kurki z ropą, które trzeba kontrolować, żeby Chińczykom nie domknął się bilans energetyczny. I z tego powodu Amerykanie robią takie przemeblowanie na Bliskim Wschodzie. Ale skoro robią takie przemeblowanie na Bliskim Wschodzie, to zmienia się otoczenie geopolityczne Izraela. Skoro Iran nie jest już wrogiem i nie ma być zbombardowany, co jeszcze było na tapecie 3 lata temu, o co się głośno dopominał pan premier Netanyahu jeszcze przed rokiem w Waszyngtonie, chociaż już wtedy wiedział, że ta rzecz nie nastąpi, skoro Iran nie jest już wrogiem, tylko wiarygodnym partnerem, to Iran buduje swoją bombę atomową, bo mu pozwolono na kontynuację programu atomowego, a zatem Iran podnosi się do rangi aspirującego mocarstwa regionalnego i wtedy dla państwa położonego w Palestynie jest za ciasno na Bliskim Wschodzie. Po prostu. Dotychczasowa doktryna państwowa Izraela zakładała eliminowanie wszelkich okolicznych, nazwijmy to, potencjalnych punktów krystalizacji geopolitycznej. To znaczy każdy, kto by wyrastał ponad innych, dostawał po głowie i Iran, i Izrael był bezpieczny. Otóż teraz na skutek tych uwarunkowań wyższego rzędu, globalnych, właśnie wojna z Chinami, skoro Iran nie zostanie skarcony, tylko przed Iranem zapalono zielone światło, w każdym razie na tym etapie w tej chwili jesteśmy. Zielone światło dla irańskiego projektu atomowego. To dla Izraela na Bliskim Wschodzie jest za ciasno. I teraz ja, proszę państwa, nie prorokuję, nie twierdzę, że w Izraelu zostanie zwinięta chorągiewka. Ja nie twierdzę, że państwo Izrael zostanie postawione w stan likwidacji. Ja tylko twierdzę, że uczciwi politycy i solidni generałowie tego państwa nie mogą tolerować tego stanu. I musieli już dawno dostrzec takie zagrożenie, musieli już dawno zorientować się, że mogą znaleźć się w takim położeniu i w związku z tym oni potrzebują bazy na stałym lądzie, potrzebują bazy na kontynencie. No i prosta sprawa, wszystkie uwarunkowania historyczne, przesłanki historyczne, obecność Żydów w Europie Środkowej przez stulecia,
Zauważcie, jak ciekawie odświeżono pamięć Chazarii średniowiecznej, czyli Ukraina aż po Morze Kaspijskie jako ojczyzna Żydów w średniowieczu. No, spopularyzowano to. Proszę sobie zapisać. Chazaria. Jeszcze paręnaście lat temu to była wiedza raczej ezoteryczna wśród adeptów historii, literatury, to było bardziej popularne. A teraz bardzo dużo ludzi się wręcz fascynuje dziejami Chazarii. Tak? Ja odczuwam w tym renesansie Chazarii, zainteresowań Chazarią, przypisuję temu też pewną nieprzypadkowość. Więc wszystko to razem biorąc do kupy. Jest tylko jedna rzecz, której trzeba dokonać, żeby od Dniepropetrowska i Odessy do Szczecina i Wrocławia mogła rozpocząć się, nazwijmy to, infrastrukturalna faza instalacji nowej suwerenności żydowskiej. Bo to, podkreślam, to nie jest literatura, to musi wejść w fazę inwestycji, instalacji infrastrukturalnych. Po prostu armia państwa położonego w Palestynie musi gdzieś mieć ten alternatywny bunkier dowodzenia i musi gdzieś mieć alternatywny magazyn dla części swoich zasobów broni niekonwencjonalnej, której, jak wiadomo, oficjalnie Izrael nie posiada, ale nieoficjalnie wszyscy wiedzą, że może ma tych głowic atomowych 200, a może 400, prawda? Otóż gdzieś to wszystko musi leżeć bezpiecznie. I taka faza, moim zdaniem, jest już bliska. Jedna rzecz jest potrzebna do tego, żeby to wykonać. Otóż ta rzecz, ta przeszkoda, to jest kilkadziesiąt tysięcy najbardziej ideowej polskiej młodzieży. To jest ta przeszkoda. Najbardziej łebskiej, rozgarniętej, patriotycznie zorientowanej. I tę młodzież w cholerę, żeby ją szlak trafił, trzeba posłać na wojnę. Tak? Bo nie można tutaj przecież wjechać, urządzić jakiejś rzezi zbrodni katyńskiej czy palmirskiej, prawda? Bo to by niewyjściowo wyglądało w telewizorze. Trzeba tak zrobić, żeby jeszcze Polacy sami chcieli. Trzeba zatem skierować młode polskie pokolenie na jakąś wojnę. I jesteśmy w tej chwili właśnie w tej sytuacji. Te sprawy się moim zdaniem w tej chwili ważą. Te sprawy się ważą, czy tego lata, czy następnej wiosny młodym Polakom zostanie wskazana taka wojenna ścieżka. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem, czy coś z tego, co mówię, wymaga jeszcze dalszych wyjaśnień. Wniosek, konkluzja, nie iść na tę wojnę. Cokolwiek państwu pokażą, jakiekolwiek miraże będą roztaczać, a wśród tych miraży szczególnie smacznym, łechcącym polskie podniebienie patriotyczne, że tak powiem, jest miraż powrotu na Międzymorze, o czym nam tutaj opowiadają różni amerykańscy mądrale, pan Friedman, prawda? Międzymorze. Niektórzy tam pokątnie mówią, że jak się Ukraina teraz rozpada, to możemy do Lwowa wrócimy. No ja bym bardzo chciał wrócić do Lwowa, tylko oświadczam, że w tej chwili państwo polskie, które posądzam o to, że istnieje ono bardzo problematycznie i właściwie tylko na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej, to znaczy pan prezes Jarosław z panem prezydentem Andrzejem, tworzą pewną grupę rekonstrukcji historycznej, do której jeszcze za mało ludzi przystąpiło, do tej grupy rekonstrukcji historycznej. Otóż to państwo, gdyby zostało posłane na jakąś wojnę, to nawet jeśli ta wojna będzie w pierwszym okresie, na etapie wyjściowym, jeśli będzie się wiązała z jakimś sukcesem podanym nam na tacy, to wiecie państwo, nawet za wygrane wojny trzeba płacić. Nawet za wygrane wojny trzeba płacić. Nie ma wojen, które nie kosztują. I w związku z tym, i to jest już ostatni akapit, ta ostatnia wojna, która nas czeka, no to jest oczywiście wojna z lichwiarzami, których narzędziem jest weksel, prawda? To znaczy przyjeżdżają komornicy i mówią, proszę płacić.
I otóż jeszcze raz, gdybyśmy nawet zostali posłani na wojnę, w której wspólnie pani Wiktoria Nuland z panem Władimirem Żyrynowskim dadzą nam lwów na tacy, to rachunki, jakie będą do zapłacenia za tę wojnę, są nie do udźwignięcia przez aktualne państwo polskie. Aktualne państwo polskie jest bowiem atrapą i bankrutem. I bankrutem. I rozumiecie państwo, że jesteśmy w niewoli dłużniczej, to znaczy w dowolnym momencie lichwiarze mogą nas zbombardować kryzysem finansowym, mogą nam powiedzieć: demokracja u was nie domaga, dużo o tym czytaliśmy w gazetach, w związku z tym obniżamy wam rating i nie kupujemy waszych obligacji Skarbu Państwa. Prawda? I koniec rolowania dywanika i proszę płacić. Bankructwo. Bankructwo. Z dnia na dzień bankructwo. Przecież wiadomo, że cały budżet tego państwa post-PRL-owskiego to właśnie jest taki rolowany dywanik. I obligacje, cały ten proceder. Płacimy, coraz głębiej się zadłużamy, no ale to jest głód narkotykowy, z którego jest strasznie trudno się wyzwolić. Więc to są te wojny, których perspektywę bardzo wyraźnie widzę i bardzo to trudna rzecz do wyobrażenia, ale najważniejsza rzecz, nie dać się na te wojny posłać, nie dać się w nie wkręcić, bo wojna, na którą teraz pójdziemy, to będzie ta wojna, z której już Rzeczpospolita nie wróci. Ukraina była na pierwsze danie, a Polska jest tutaj daniem głównym. Daniem głównym po to, żeby Europa Środkowa mogła zostać transformowana, jak to oni mówią, prawda? Bo w Departamencie Stanu Amerykańskim czytałem, że na przykład jest taki desk Middle East Transition. Middle East Transition. Tak, to tam ludziki jakieś, prawda, to się ogląda z kosmosu, z satelity, jak grę komputerową to się ogląda i to się wszystko nazywa Middle East Transition. Zaprowadzamy demokrację w Syrii, z tym nam trochę nie wychodzi, hodujemy potwora z Loch Ness, czyli państwo ISIS, żeby mieć coś interesującego do straszenia publiki, bo Osama Ibn Laden już się złożył, już trzeba go było urzędowo zabić, więc musi być jak w sequelu Gwiezdnych Wojen, musi być o 1500 więcej nowych efektów, żeby to dobrze wyglądało, prawda? Jak w kolejnym Władcy Pierścieni musi być, czy tam Hobbicie, więcej musi być, bo inaczej publika nie kupi tego, prawda? Już nie uwierzy w ten paszport syryjski tam wygrzebany z gruzów. Takie wojny, proszę pana, i nie trzeba się dać nie posłać na tę wojnę. To jest największe wyzwanie, przed jakim stoi w tej chwili Polska. To jest największe wyzwanie dla polskiej elity, którą mam nadzieję, że jak najszybciej zaczniecie państwo infiltrować, a następnie zastępować tę elitę. I mam nadzieję, że nie dacie państwo Polski poprowadzić na wojnę. Czy prezydent Obama, bo przecież jeśli w czerwcu, lipcu będziemy mieli wojnę na cztery fajerki, to może pan Obama wtedy w sierpniu wniesie przed kongres taki nowy Patriot Act i da się wybrać na trzecią kadencję jak Roosevelt. Prawda? To też jest wersja. No nie wiadomo, jaka tam będzie gra buldogów pod dywanem. Ja nie wiem. Obawiam się, że Clinton czy Trump to jest jeden pies. Obawiam się, że Trump może był dlatego tak pompowany, malowniczy bardzo. Ja lubię, jak się dzieje i to mi się podoba. To jest na pewno ciekawsze niż zwykle, prawda? Tym niemniej może dlatego był tak pompowany, żeby tym skuteczniej miała z kim wygrać pani Clintonowa. Prawda? A pani Clintonowa, no to jasna sprawa, że to jest grób dla nas kompletny. Pani Clintonowa ma jakieś tam wyróżnienie od Żydów amerykańskich za to, że tak dobrze reprezentuje ich interes w sprawie roszczeń. W sprawie roszczeń, których Polska jest pierwszoplanowym, głównym adresatem. Więc jeśli komuś się zdaje, bo tak się zdaje, jak się zdaje, tak się zdaje ludziom aktualnego układu warszawskiego,
Im się chyba zdaje, że są w stanie wygrać casting na tego plenipotenta amerykańskiego w Europie Środkowej. I z tego powodu właśnie upierają się zespawać polską rację stanu i z racją stanu imperialno-amerykańską i sprowadzić na terytorium Polski wojska amerykańskie. Stworzyć tutaj bazy amerykańskie. Oni się upierają i to jest główna ich mądrość geopolityczna. Otóż oni chyba nie oglądali, nie odsłuchali tych wszystkich przemówień, które kandydaci na prezydentów, kandydaci na kandydatów na prezydenta amerykańskiego wygłosili na tym zjeździe takiej czołowej organizacji lobbingu żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. To były tak wazeliniarsko-czołobitne wystąpienia, że można by je dowolnie pozamieniać i przydzielić pani Clinton przemówienie pana Trumpa i odwrotnie. I nikt by nie zauważył. I nikt by nawet nie zauważył. Otóż kto nie słuchał tych wystąpień, temu się może zdawać, że Polacy tym lojalizmem, wazeliniarskim lojalizmem, są w stanie wygrać casting. Wygrać casting i przelicytować lobbying żydowski w Waszyngtonie. Teraz proszę mnie zapytać, jaki wobec tego jest wariant pozytywny i jakie jest remedium na to wszystko. Odpowiedź brzmi: środkowoeuropejska strefa pokojowa. Deklaracja neutralności. Deklaracja neutralności. Gramy z Schulerami. Pan Ashton Carter, Carter, sekretarz obrony amerykański w lutym tego roku na spotkaniu ministrów obrony narodowej Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli zaprezentował 3,4 miliarda zalicytowane przez prezydenta Obamę na wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Ja już abstrahuję od tego, że jest to suma wcale nie tak imponująca, jeśli się zestawi z tymi 5 miliardami wydanymi na demokrację na Ukrainie, prawda? Ale na to hasło, że 3,4 miliarda licytuje Obama, nasz pan minister obrony narodowej Macierewicz zapytał grzecznie pana Cartera, a ile z tego na Polskę przeznaczacie? A pan Carter odpowiedział, to rzecz do dyskusji. Otóż w języku dyplomacji zdanie to rzecz do dyskusji tłumaczy się na nasze bujaj się frajerze. Prawda? To jest język dyplomacji. I jeśli po takiej odzywce my dalej publicznie, własnej publice i międzynarodowej opinii klarujemy, że nie ma żadnej innej opcji dla nas, tylko musi być stała obecność armii anglosaskich w Polsce, to jest głupie. To jest zwyczajnie głupie. Wiecie państwo, to jest zły interes. Jak państwo idziecie na giełdę używanych samochodów albo kosiarek ogrodowych, no to najgłupsza rzecz, jaką możecie zrobić, to podejść do gościa i powiedzieć: ta pańska kosiarka to jest ta jedyna, którą pragnę kupić. A teraz proszę dać mi dobrą cenę na ten sprzęt. To jest zły interes, tak nie robimy, prawda? Używane auto, które nam się spodobało, obchodzimy szerokim łukiem, wytykamy jego mankamenty, rozmawiamy z 5 innymi sprzedawcami w okolicy, mówimy: wcale nie muszę jeździć autem, o proszę, przyjechałem rowerem, nie muszę. I dopiero zaczynamy się dogadywać. Otóż każdy, kto wchodzi na rynek jakichkolwiek usług i mówi: kupię tylko od pana i tylko pański towar, jest człowiekiem, który nie robi dobrego interesu. I to by było tylko śmieszne, gdyby nie miała ta cała kombinacja, ten scenariusz potencjalnie tragicznych konsekwencji, tragicznego rozwinięcia. To jest przerażające. Z czego to wynika? Ano z tego to wynika, że nasza elita, ci ludzie formacji żoliborskich socjalistów, dobrze jak pobożnych, chociaż nie wszyscy mówią tym językiem naszej cywilizacji. Nawet jak pobożni, to dalej socjaliści. Oni, wiecie państwo, nie liczą pieniędzy. Dla nich 3,4 miliarda dolarów i 3,4
prawda, marek czasów wojny w Królestwie Polskim, to jest podobna abstrakcja prawdopodobnie. Bo skąd, dla socjalisty skąd się biorą pieniądze? No one się biorą z budżetu. To znaczy Józef Piłsudski bierze za telefon i dzwoni do ministra finansów i mówi, ma być tak i tak, prawda? A potem się obraża strasznie, jak stawiają, bo tak było w dwudziestoleciu międzywojennym, był taki proces, że postawili przed sądem tego Bogu ducha winnego ministra finansów, który był takim samym trepem jak wszyscy inni, to znaczy oficerem był, prawda, zmianowania, z wojska przeszedł do administracji rządowej, no i wydrukował tyle tych pieniędzy, ile marszałek kazał wydrukować, no a tu go przed sądem postawili i Piłsudski był oburzony, że jak to nas, bohaterów, prądem, prawda? Tutaj my budujemy wielką Polskę i kto to liczy pieniądze w takiej sytuacji? Otóż dziś mamy ludzi tak uformowanych, podejrzewam, z największą życzliwością dla nich. Tak podejrzewam, że to są ludzie, bo normalny człowiek, jak mu jakiś karter mówi to rzecz do dyskusji, to wstaje, grzecznie się kłania i mówi to przedyskutujcie, towarzysze amerykańscy, ile chcecie wydać? I proszę, czekamy na telefon. Jak tylko wy dyskutujecie, to nam powiedzcie, to my wtedy wracamy do rozmowy, prawda? Otóż ktoś, kto kontynuuje tę linię, idzie w zaparte, najwyraźniej tych pieniędzy nie liczy. Scenariusz pozytywny. Deklaracja neutralności. Neutralności. Oczywiście ideał. To byłoby wspólne złożenie takiej deklaracji przez prezydentów Polski i Białorusi. To byłby układ nie do ruszenia. Polsce i Białorusi razem zblatowanym po to, żeby bezczelnie powiedzieć światu, jesteśmy neutralni, mamy zamiary pokojowe, nie mamy żadnych kwestii ani między sobą, ani z naszymi sąsiadami, żadnych kwestii, które miałyby być rozwiązane w drodze innej niż dyplomatyczna, och, no to byłaby duża gra. Oczywiście na czas prowadzenia tej gry i prezydent Polski, i prezydent Białorusi musieliby się gdzieś głęboko zabunkrować w jakimś dosłownie, jakimś bunkrze 15 pięter pod ziemią, bo po prostu natychmiast uruchomione by zostały wszystkie siły, których celem byłaby fizyczna eliminacja takich mężów stanu, ale to jest rzecz, której nie można by łatwo ruszyć. Polska i Białoruś. Białoruś to jest, proszę Państwa, program pozytywny. Białoruś, Białoruś, Białoruś. Państwo, bardzo proszę, potraktujcie to poważnie. Zauważcie, Białoruś to jest to jedno jedyne państwo, z którym sąsiadujemy, z którym nie mamy żadnych kwestii i zaszłości historycznych do wyjaśniania. Nie mamy rzezi wołyńskiej, ani mordu katyńskiego, ani palmirskiego, nie mamy ani Kołymy, Workuty, ani Oświęcimia, nie mamy nawet zdrady czesko-słowackiej od roku 20 do roku 39, nie mamy inwazji na Czechosłowację. Białoruś, oczywiście, że Białoruś jest zespawana do pewnego stopnia z Rosją. Ja orientuję się, że armia białoruska jest operacyjnie zintegrowana z armią rosyjską. Ona może jest operacyjnie zintegrowana, ale jak sądzę, służby białoruskie istnieją. Co to znaczy służby białoruskie? Służby prezydenta Łukaszenki. Tak długo, jak długo pan prezydent Łukaszenka jest u władzy, tak długo jest z kim rozmawiać w Mińsku. Ponieważ on właśnie, jak nasi twardziele sprzed 1000 lat, on woli być pierwszym u siebie niż 101 na jakimś dworze carskim. I dlatego jego funkcjonowanie gwarantuje Mińskowi, gwarantuje Białorusi i stałą, że tak powiem, promesę na odzyskanie suwerenności. Sądzę, że państwo białoruskie istnieje bardziej realnie niż aktualne państwo polskie. Państwo białoruskie ma armię i państwo białoruskie nie jest sprzedane do ostatka, tak jak my jesteśmy sprzedani.
Państwo białoruskie nie jest zakładnikiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i to jest bardzo duża rzecz. Bardzo duża rzecz. No i teraz pytanie, czy Rosja i Stany Zjednoczone wspólnie zagrają i z nami, i z Białorusinami w dobrego i złego policjanta, czy na wyższym poziomie dobiły już targu pakt Ribbentrop-Mołotow-Ławrow-Kerry? Czy ten targ jest już dobity, czy też Amerykanie będą chcieli jeszcze zbić cenę w swoich negocjacjach z Rosjanami? Co oni negocjują z Rosjanami? No chodzi Amerykanom o to, żeby Rosja była z nimi przeciw Chinom, a nie odwrotnie, prawda? To jest kluczowe. Oni wszyscy czują presję czasu. Wszyscy czują presję czasu. Demografia. Izrael przegrywa z demografią. Rosja. Wszyscy mają kłopoty finansowe, prawda? Jak długo można piętrzyć deficyty budżetowe? I w tej sytuacji opóźnienie naszego wejścia do wojny o każdy dzień, tydzień, miesiąc, rok, daj Boże, to jest najważniejsze zadanie, ponieważ to inni są na musiku. To ta sytuacja trzeciowojenna, trzecia wojna światowa, ona nie może nabrzmiewać w nieskończoność. Albo się ten wrzut rozejdzie, albo się rozleje, tak? Jedno i drugie spowoduje rekonfigurację konstelacji międzynarodowej. A zatem, jeśli ktoś dzisiaj chce opierać polską politykę na takim założeniu, że sytuacja, konstelacja międzynarodowa to jest konstans jakieś, że pewne uwarunkowania są stałe, ktoś taki się myli. Właśnie dlatego, że wojna już tocząca się w przedbiegach, ona dokona przewartościowań i rekonfiguracji. Tak jak pierwsza wojna światowa, prawda? Rok 1914 to jest inny świat, a rok 1918 to jest zupełnie inne pogorzelisko. I rzecz w tym, żebyśmy w tym 1918 byli w obiegu. Żebyśmy byli przy jakimś stole rokowań w tej Bazylei, czy Monachium, czy Wiedniu, czy Wersalu. Ale żeby być w obiegu, nie możemy dać się popchnąć na wojnę w pierwszym szeregu. Bo jeśli pójdziemy na wojnę w pierwszym szeregu, to będzie efekt II wojny światowej, tylko że do potęgi. Zauważcie Państwo, przez całą II wojnę światową jeszcze przynajmniej istnieje polska własność. Jest polski dwór, nieobrabowany do końca, niewykończony przez władze II Rzeczypospolitej, jest polski dwór. W związku z tym może być jakaś polska partyzantka i w ogóle polski dom, prawda? My do dziś jeszcze, my, Polacy XXI wieku, odcinamy kupony od skarbów tej cywilizacji, których depozytariuszem był polski dwór przez stulecia, prawda? Dziś nie ma już polskiego dworu, więc jeżeli my zostaniemy posłani na wojnę, to z czego będzie jakaś Polska potem? Cichociemni z dolarami w pasach brezentowych? Kto nam zrzuci tych cichociemnych? Skąd? Tak? Premier Cameron w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO? Kto chce wzmacniać wschodnią flankę NATO? Upierajcie się. Kto chce wzmacniać wschodnią flankę NATO? Niech wzmacnia Wojsko Polskie. Ale niech nie sprowadza na terytorium Rzeczypospolitej wojsk innych państw, w dodatku dając im prawo do użycia broni palnej. Tak. Panie Przewodniczący, jaka będzie rola Kościoła katolickiego w tej wojnie, w tej sytuacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę słowa papieża Franciszka niedawno, kiedy powiedział, że każda rodzina powinna przyjąć uchodźcę, co jest no właściwie sprzeczne z tym wszystkim, co teraz mówię. Stwarza wrażenie, że też papież jest w pewnym sensie agentem, tak? Nie jest... Proszę pana, powiedziałem tutaj... Słabo słyszę. Zabiłaby papież, pewnie będzie to tak ciekawe znowu. Jaki przerwę można... Piotr,
piąta, rzeczywiście. Dobrze, to przerwa na papierosa i odpowiedź na pytanie o Kościół i rolę papieża Franciszka po przerwie. To zróbmy krótką tę przerwę, 10 minut, co? 10 po piątej czekam Państwa. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Proszę Państwa, padło pytanie o Franciszka papieża i w ogóle o to, jak tutaj wybrnąć z tego, z tej sytuacji. I właściwie to jest pytanie o to, jak ja obronię mój pogląd, który tutaj zaprezentowałem. Bo ja Państwu tutaj mówię przez 3 godziny, że to Kościół jest generatorem cywilizacji i fundamentem i że bez tego nie ma sensu żaden projekt polityczny, cywilizacyjny, a tutaj z samego Rzymu przychodzą do Państwa jakieś mylące, dezinformujące, dezorientujące co najmniej informacje. Ja mogę długo sam wyliczać taką całą litanię tej dezinformacji, mógłbym zrobić, prawda? Jesienny, zimowy dokument komisji, podkomisji do spraw dialogu z judaizmem, zamęt, czekający nas w przyszłym roku, czekające nas zaangażowanie najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego w rocznicę buntu Lutra, tak? Obchody rewolucji protestanckiej, katolickie mają być. Obłęd, obłęd. To znaczy, że w samym Kościele katolickim mamy na najwyższych szczeblach hierarchii mamy ludzi, o których z największą uprzejmością i z wiernością synowską możemy powiedzieć, że pozostają oni ignorantami, że najwyraźniej są im nieznane fakty, które podpowiadają sensowną lekturę i interpretację historii. Najwyraźniej jakoś nie dosyć się o tym dowiedzieli. No jakże można się wybierać do Lund, do Szwecji, świętować 500-lecie protestantyzmu? To znaczy, że się nie zna historii, dajmy na to, Nilsa Dackę, prawda? Nils Dackę to jest taki katolicki Wilhelm Tell szwedzki. Fantastyczna postać. Widziałem, że pan coś notował. Niech pan sobie zanotuje. Nils Dackę. To panu zrobi przyjemność, jak pan się zapozna z tą postacią. Właśnie. My znamy Szwecję z książeczek miłych tam. Muminki i dzieci z Bullerbyn, prawda? A to jest też kraj spustoszony przez protestancką bolszewię przed setkami lat. Straszne rzeczy. Egzekwowany przez przymus państwowy, przez terror, rzezie, rabunki, morderstwa, egzekwowane narzucanie kultu państwowego. Straszne rzeczy. Nils Dackę, jemu za jego duszę mszę trzeba zamawiać w przyszłym roku, kiedy się będzie, nie daj Boże, Ojciec Święty z jakimiś niedoinformowanymi kardynałami, będzie się wybierał do Lund szwedzkiego, żeby świętować tę rocznicę. Więc co z tym robić? No, powiedziałem wyżej jeszcze przed przerwą chyba, że są dwie drogi. Droga Lutra i droga świętego Franciszka. Odpowiedź na pytanie, co robić, brzmi wykupić naszych pasterzy z niewoli babilońskiej, w którą popadli. Jest to uwikłanie wewnętrzne, a często i zewnętrzne. To znaczy, no właśnie w Polsce widzimy, że to, czego nie udało się dorżnąć i wyegzekwować komunistom, zniewolenie, konformizacja Kościoła, to zostało dokonane przez aksamitne środki w ramach eurokołchozu. Przywiązanie hierarchii kościelnej do systemu dotacji eurokołchozowych. Z drugiej strony fakt, że pensje dla katechetów są jedyną stałą pozycją w budżecie w bardzo wielu parafiach katolickich. No to z zapobiegliwości i gospodarności, tak, wielu hierarchów
i pasterzy Kościoła katolickiego no, zawaha się i czasem może coś przemilczy, czasem może nie powie słowa prawdy, no bo mogłoby to skutkować jakimiś konsekwencjami finansowymi. I to mówię bez uszczypliwości, no właśnie takie uwarunkowania. Ale zatem co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić? No powinniśmy starać się naszych kapłanów wyzwolić z tych uwarunkowań. Jak możemy to zrobić? No możemy to zrobić... możemy to zrobić i powinniśmy to zrobić tak jak nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie. Po jednemu, tak? Kapłanom katolickim trzeba zapewnić bezpieczeństwo. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie możemy oczekiwać od naszych kapłanów, że będą odważnie głosili prawdę, jeżeli nie mają bezpieczeństwa, nawet socjalnego, na jakimś minimalnym poziomie. A przecież to, co nam dają, to jest najcenniejsza rzecz na tym świecie. Bo tutaj ogłoszenie słowa to tak też ostrożnie z oczekiwaniami. To nie chodzi, to nie jest... Jakie są dwie najważniejsze rzeczy, które nam daje Kościół katolicki, nasi kapłani nam dają? No to jest to, czego żaden inny śmiertelnik nie może dać. Sakramenty. Sakramenty. Jak za dużo mówimy o słowie, no to tak popadamy właśnie w protestanckie czasem też przechyły. Sakramenty, to jest najważniejsze. I tego my sobie nawzajem tutaj podarować nie możemy. Tylko w dłoniach kapłana dokonuje się przeistoczenie. Bez tego nie można trafić na tamtym świecie na właściwą stronę. A żeby korzystać z tego skarbu największego, potrzebujemy rozgrzeszenia od kapłana katolickiego. I nic więcej nie należy do repertuaru obowiązkowego. Mam na myśli to, że bądźmy, miejmy umiar w oczekiwaniach wobec naszych kapłanów. Nie żądajmy od naszych kapłanów, żeby oni za nas wszystko powiedzieli. To my najpierw jakoś właśnie musimy stanąć na własnych nogach, ogarnąć się, zapewnić możliwości funkcjonowania, także naszemu Kościołowi. Ja bym marzył, oczywiście marzyłbym, żeby Kościół sam wrócił do zdrowia w tym wymiarze, to znaczy, żeby się w samych kapłanach obudził duch ich poprzedników, na przykład księdza Wawrzyniaka, na przykład księdza Blizińskiego, którzy byli przedsiębiorcami, menadżerami, byli inicjatorami tysięcznych przedsięwzięć, także gospodarczych, społecznych, prawnych, banki, kasy samopomocowe, mleczarnie, szkoły, spółdzielnie. To wszystko oni robili. Nie byłoby niepodległości w 1918 roku, gdyby nie było takich bohaterskich kapłanów, których zaborcy najbardziej nienawidzili, prawda? Prusacy uważali, że ksiądz Wawrzyniak wyrządził im więcej szkód swoją działalnością społeczną, gospodarczą niż ktokolwiek inny. Ksiądz Wawrzyniak był takim pełniącym obowiązki męża stanu polskiego, ale właśnie nie w gębie, nie tylko gadaniem, ale przez przedsięwzięcia. A więc ja bym marzył, żeby wśród polskich kapłanów ten duch księdza Wawrzyniaka, księdza Blizińskiego i innych, bo ich nie brakowało, żeby się obudził. No na razie się nie obudził, ale wobec tego, jak nie przychodzi góra do Mahometa, niech przyjdzie Mahomet do góry, czy odwrotnie. Państwo tutaj żyjecie sprawami przedsiębiorczości, rozumiecie, jak ważna jest działalność gospodarcza dla każdej innej działalności, bo musi być baza, musi być grunt, prawda? I rozumiecie, że mnie nie jest obca ta myśl, że właśnie propagując hasło Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica, widzę integralność tych zagadnień, ten wspólny mianownik.
Jeśli idzie o to, co w Rzymie, co z Rzymu płynie, Pan Bóg, jak wiadomo, nie ma żadnych problemów, których by nie mógł rozwiązać. Skoro tego, co nam się zdaje w tej chwili takim strasznym problemem, Pan Bóg nie rozwiązuje jednym pociągnięciem, no to widać, chce, żebyśmy jakoś te lekcje odrobili, żebyśmy jakoś to przeszli, przebrnęli. No. Nie ma sytuacji doskonałych. W historii Kościoła były momenty, w których także Rzymu sięgały herezje. Był taki moment, kiedy arianizm forsowała władza świecka, władza cesarska i nawet Rzym, nawet papież gotów był pójść na ten kompromis dziejowy, no bo to, prawda, poddanych cesarstwa tylu popadło w herezję ariańską, właściwie zdobyła ona większość, no i cesarz tak naciskał, żeby łączyć, a nie dzielić, tak? żeby się przestać upierać przy ortodoksji. No ale wtedy różne tam zaszły zdarzenia, między innymi, no to wcześniej już, prawda, święty Mikołaj. Kojarzycie Państwo, święty Mikołaj, miłe rzeczy, prezenty, 6 grudnia, prawda? No święty Mikołaj, biskup, został pozbawiony biskupstwa, bo tak w gębę zajechał Ariusza, tak, na soborze, że się tamten nakrył nogami, prawda? Więc miło, fajnie, prezenciki, filantropia, ale od czasu do czasu trzeba twardo stanąć przy ortodoksji, prawda? Trzeba twardo stanąć przy ortodoksji. Polecam Państwu świętego Mikołaja. Żywoty świętych w ogóle polecam Państwu. I jeśli, bo tutaj padło pytanie, co godnego polecenia, jakie lektury. Generalnie, proszę Państwa, w spojrzeniu na historię, bo ja tutaj dużo mam skłonność do odwołań takich historycznych. Generalna moja propozycja jest taka, żebyście Państwo, prowadząc rewizję historii, żebyście Państwo, przeorientowując swoje spojrzenie, optykę w spojrzeniu na historię, zmieniając, zdejmując te klapki na oczy i przyciemniające wszystko, zaciemniające okulary, które nam zakłada edukacja kenowska, kołłątajowsko-stalinowska, masońska. Ta edukacja to jest przecież przymusowa edukacja państwowa, to jest masoneria dla nieletnich, prawda? Masoneria dla nieletnich. Nikt nie wymawia tam hasła masoneria, w każdym razie nie w przedszkolu, nie w szkole podstawowej. A i potem jak się o niej mówi, to jest tylko o tym, że to takie, prawda, jest dobrze życzące światu filantropijne Stowarzyszenie Filozofów. Więc zmieniając tę optykę, wydobądźcie Państwo na pierwszy plan świętych i błogosławionych. Lektura życia jednego świętego, na przykład Andrzeja Boboli, na przykład świętego Andrzeja Boboli. Dobre przerobienie tego życia wraz z całym tłem, konstelacją, prześledzenie tego, jakie tam plusy ujemne, plusy dodatnie i co właściwie się wydarzyło, o co chodziło z tym Andrzejem Bobolą, to proszę Państwa, da Wam lepszą orientację w XVII stuleciu niż trzykrotna lektura trylogii od początku do końca. Żywot świętego Andrzeja Boboli. O XX stuleciu więcej będzie wiedział i głębiej będzie rozumiał, co było grane, ktoś, kto pozna świętego Maksymiliana Kolbe. Ale całego pozna, nie tylko jego męczeńską śmierć w Oświęcimiu, ale całe jego życie, prawda, z jego kosmicznymi dokonaniami, z największą gazetą na świecie i największą w historii Polski, katolicką i nie tylko katolicką gazetą. Jak poznacie Państwo wcześniejsze losy świętego Maksymiliana,
I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, święty Stanisław, święty Wojciech, święta królowa, król Jadwiga, święty królewicz Kazimierz, święty Klemens Dworzak Hofbauer, wypędzony z Warszawy przez polskich oświeconych masonów w 1807 roku pod pretekstem, że jest austriackim agentem. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, jeżeli ktoś pyta, jak tutaj się zabrać za odrabianie tych lekcji historii, to ja namawiam na żywoty świętych i błogosławionych, ale tak do spodu. To znaczy nie prawda, laurkowo, ale potraktujmy to jako pewne też intrygi polityczne i detektywistyczne. Taką intrygą do rozwiązania jest niewątpliwie życie i męczeństwo świętego Andrzeja Boboli. Bo przecież on jest ofiarą tej światowej rewolucji, która na naszym terytorium próbuje zbudować nowy, wspaniały świat już w połowie XVII stulecia. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pańskie pytanie. Troszkę bokiem, ale... Proszę bardzo. Ja mam pytanie, tak bardziej do pani, już patrząc. Jaka jest przyszłość państwa Izrael? No bo jak pan powiedział, demografia jest co najmniej niekorzystna. Mają fatalne położenie geograficzne. No i... Proszę pana. Powiedział Henry Kissinger. Powiedział Henry Kissinger parę lat temu, powiedział, za 10 lat Izrael nie będzie istniał. I zostawił Jerozolimę, tak zostało. Otóż ja wyraziłem tutaj taki pogląd, że nie przypuszczam, żeby chorągiewka w Jerozolimie, w Palestynie, żeby miała być ściągnięta. Ja nie przypuszczam, żeby ktoś planował zamknięcie interesu, tak, i zostawienie tych tam gajów pomarańczowych w kibucach, żeby to wszystko zamieniło się z powrotem w pustynię. Nie przypuszczam. Natomiast konieczne jest pozyskanie bazy na stałym lądzie. Konieczny jest wariant B. No po prostu proszę na to spojrzeć tak na chłodno właśnie, oczami uczciwego żołnierza, uczciwego polityka. Oni nie mogą tolerować takiego stanu, że mają kawałek ziemi, który można rozpędzonym czołgiem w parę godzin przejechać, prawda? Nie. Muszą mieć gdzieś alternatywny bunkier dowodzenia i system składowania transportu i przenoszenia środków masowego rażenia. Historyczne względy, historyczne i współczesne geopolityczne wskazują na Europę Środkową. Ja wiem oczywiście, że różne były projekty. Wiecie państwo, Żydzi na przełomie XIX i XX wieku, kiedy sprawa, idea syjonistyczna zajmowała coraz więcej uwagi, oni na przykład typowali, podobno były jakieś przymiarki do tego, żeby kupić tę wyspę, która jest w widłach Niagary na granicy USA-Kanada. I że tam można by zbudować państwo żydowskie. Tak, tak. No różne warianty, ale ważne, żebyśmy rozumieli, że przecież z jednej strony plany budowy państwa żydowskiego są starsze niż ruch syjonistyczny, że idea budowy państwa żydowskiego w Palestynie w istocie zawsze żyła, nigdy nie zniknęła z pamięci narodu żydowskiego, elity żydowskiej, że z drugiej strony projekty budowy, jak to się w swoim czasie grzecznie nazywało, autonomii żydowskiej w Europie Środkowej, to także nie były projekty z kosmosu, tylko miały one bardzo wyraźny zarys polityczny,
100 lat temu, w latach I wojny światowej, na Kongresie Wersalskim jeszcze. Na Kongresie Wersalskim wysuwano między innymi koncepcję wolnego miasta Białegostoku, bo ja powiedziałem suwerenność wyspowa, duże miasta, prawda? 100 lat temu, jak się Żydzi dowiedzieli, że w Wersalu jest mowa o wolnym mieście Gdańsku, to w Białymstoku zaraz napisali, a my chcemy mieć wolne miasto Białystok, bo my tu sami Żydzi jesteśmy, nic z Polską nie mamy wspólnego, po polsku nie mówimy i nie chcemy mieć nic wspólnego z Polską. Prosimy, chcemy mieć wolne miasto Białystok, a jak już, to chcemy należeć do Litwy, a nie do Polski, prawda? Ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to było na giełdzie, że to nie są bajki o żelaznym wilku, że hasło Judeopolonia nie jest wymysłem jakichś strasznych antysemitów, którzy to wyssali z brudnego palca. Nie, to była realność polityczna. Realność polityczna. A dlaczego tu w Europie Środkowej? No, warunki, kontekst historyczny jest taki, że przecież Żydzi w czasach zaborów byli najbardziej lojalni wobec dworów zaborczych. Nie było lepszych Prusaków od wielkopolskich Żydów, którzy w 1848 roku zabrali się do bicia i zabijania Polaków w miesiącach tak zwanej wiosny ludów, prawda? Polacy powstali pod hasłami niepodległościowymi i w Buku pod Poznaniem Żydzi dokonali pogromu Polaków, bo byli patriotami pruskimi, lojalnymi, ci Żydzi. W Rosji z kolei nie było bardziej lojalnych rusyfikatorów od tak zwanych Litwaków, to jest Żydów wypychanych poza granicę osiedlenia, bo Moskale właśnie jeszcze Katarzyna, zwana Wielką, wprowadziła te granice, mówiąc tak praktycznie, no nie było Żydów w Rosji przed rozbiorami. Bywali incydentalnie, tam docierali, ale carowie rosyjscy po prostu nie życzyli sobie ich osadnictwa i Katarzyna stała się panią licznych Żydów, dopiero kiedy zagarnęła większość Polski, większość Rzeczypospolitej. No i wtedy Rosjanie wprowadzili granice osiedlenia, to znaczy powiedzieli, tu sobie mieszkajcie, prawda, Jankiel w Soplicowie, proszę bardzo, ale proszę nie do nas. No i Żydzi penetrowali Rosję oczywiście, te zakazy były obchodzone, bo wydawano pewne tam paszporty i zwolnienia dla tych, którzy jakieś interesy prowadzili. Tym niemniej nie było osadnictwa żydowskiego w głębi Rosji. No i potem na początku XX wieku cały ten, pod koniec XIX i na początku XX cały ten taki urzędowy antysemityzm rosyjski, organizowane przez rosyjską bezpiekę pogromy Żydów, a mimo to wobec Polaków Żydzi występowali jako element rusyfikujący. I to pisał w swoim tekście do towarzyszy socjalistów Żydów Józef Piłsudski. Pisał, bo wy, towarzysze socjaliści Żydzi, on to pisał z troski o sprawę socjalizmu, Józef Piłsudski, prawda, dostrzegał rozdźwięk między socjalistami Żydami a socjalistami Polakami. I z troski o sprawę socjalizmu międzynarodowego chciał jakoś tutaj, prawda, tę przepaść zasypywać i słusznie diagnozował, trafnie, Józef Piłsudski pisał, bo wy, towarzysze socjaliści Żydzi, nic nie rozumiecie, nic nie wiecie o nas Polakach, no bo asymilujecie się przez rosyjską szkołę, w której uczą was samych kłamstw o nas Polakach i o Polsce, prawda? I dlatego nic o nas nie wiecie. I ta diagnoza pozostaje trafna do dzisiaj w dużej mierze, tylko tyle, że należy ją rozciągnąć na ogół polskiej inteligencji. Ogół polskiej inteligencji, to do nich stosują się te słowa zatroskanego Józefa Piłsudskiego do towarzyszy socjalistów Żydów. Ogół polskiej inteligencji, tak? Demokratów. Gdzie się nauczył o Polsce? W PRL-owskich i post-PRL-owskich szkołach. No to co tam, czego się można o Polsce, o jej tradycji tysiącletniej dowiedzieć w szkołach PRL-owskich i post-PRL-owskich? Dlaczego podczas ostatnich wyborów
wyborów nie udało się stworzyć koalicji, powiedzmy tak, pana, powiedzmy tego, co jest wokół, Korwina i Ruchu Narodowego. Nie mówię, znaczy, chodzi mi ogólnie o antysystemowców, nie mówię oczywiście o Kukizie, bo to jest twór, to tutaj możemy ogólnie określić mafii służb do szpilorzy, tak? Ale dlaczego to nie wyszło raz i co musi się stać, żeby to wyszło podczas kolejnych? No bo to powinno nastąpić. Myślę, że wielu z nas się tutaj z tym zgodzi. Proszę pana, antysystemowcy, tak? No tak, że mniej więcej wiadomo przeciwko czemu. Mniej więcej wiadomo przeciwko czemu. Za czym? Pro, prawda? Znam pan ten dowcip, jak były w lesie, był konkurs, casting na gońca był w lesie. I startowały różne zwierzęta i się zgłosiła antylopa prawda, w sumie wszystkie predyspozycje, zwinna i szybka, ale ma jedną wadę, że jest anty. Trzeba było znaleźć kogoś pro, no i wybrali prosie, prawda? Więc nie dosyć, że się zgodzimy, co nam się nie podoba, to troszkę nie a propos ten dowcip, ale tak mi się przypomniał, że musimy jeszcze wiedzieć pro, tak, co jest, do czego ten przedrostek pro przyczepimy, za czym my jesteśmy. I tutaj okazuje się, że duże schody się zaczynają. Jakże właśnie mamy budować Polskę wspólnie, wokół czego mają się jednoczyć na przykład plemienni narodowcy, którzy właśnie uczestniczą w obrzędach wiosennego tarzania się. Tak? Serio. To gdzieś tam w kalendarzu rodzimowierców jest to tarzanie się. Zapraszali nawet na taką imprezę. Na jakim gruncie, wokół czego mają się jednoczyć ci plemienni narodowcy albo ci ateistyczni państwowcy? Są zwolennicy wolności gospodarczej, prawda? Bardzo zasłużeni w walce o tę wolność gospodarczą, w propagowaniu świadomości wagi tej kwestii. No tak, ale czasami wygląda na to, że oni chcą tej wolności gospodarczej na Księżycu, ponieważ kompletnie abstrahują od realiów tutejszych. Ich stosunek na przykład do prawa własności na ziemiach odzyskanych, tak zwanych, gdzie dominuje ta tak zwana dzierżawa wieczysta, prawda? Czyli taki potworek prawny, który niczego nie gwarantuje i niczego nie przesądza. Otóż zwolennicy niektórzy wolności gospodarczej to kompletnie lekceważą. Uważają, że jak tam głupi ludkowie sobie nie zmienili tego w księgach wieczystych, to jest ich sprawa. I nie rozumieją, że tak, owszem, to jest kwestia, która powinna być rozstrzygnięta na poziomie, na szczeblu centralnym, na poziomie parlamentarnym, rządowym. I że powinna być tutaj inicjatywa władzy najwyższej, państwowej. Bo chodzi o zachowanie przez państwo polskie już dzisiaj nie suwerenności, ale promesy na odzyskanie suwerenności. Albo też na przykład chodzenie pod rękę z ruchem autonomii Śląska przez różnych wolnościowców. No ja rozumiem, całą tę kwestię rozumiem. Ja rozumiem, że Ślązacy cierpią, bo Warszawa ciśnie. Tylko że nie jedni Ślązacy cierpią, prawda? To znaczy ja też jestem za wyzwoleniem Śląska spod ucisku i wyzysku fiskalnego, tylko proszę nie przedstawiać sprawy w taki fałszywy sposób, jakby to reszta Polski uciskała biednych Ślązaków. To cała Polska cierpi na skutek złych praktyk
antynarodowych, antykatolickich, tej władzy okupacyjnej post-PRL-owskiej, która owszem teraz zmieniła się kadrowo wydatnie, ale nie za bardzo widzimy jakieś perspektywy zmian ustrojowych, prawdziwych zmian ustrojowych, prawda? Więc jeśli wolnościowcy pod rękę z rasiowcami wznoszą hasła antypaństwowe, no to jest jawne wprzęganie sprawy wolności gospodarczej w rydwan niemieckiej polityki imperialnej wobec nas, prawda? Jak się tutaj, na jakim gruncie się mamy dogadywać? Ci plemienni właśnie, narodowcy, ci państwowcy, którzy no, właśnie traktują Bolesława Chrobrego jako wzorzec do powielenia, a nie rozumieją, że jest to w najlepszym wypadku groźna lekcja, ale nie wzór do naśladowania. Prawda? Ta lekcja, że właśnie państwo nie gwarantuje sobie przetrwania dzięki wzmacnianiu państwa rozumianego jako siła aparatu i potęga struktury. Stąd problemy z tą jednością. I ja na bazie tych moich doświadczeń z minionego sezonu politycznego muszę powiedzieć, że nisko oceniam szansę jednoczenia się na poziomie liderów, którzy w sposób uporczywy abstrahują od realiów, czy to właśnie geopolitycznych, czy ignorują tradycję polską i katolicką. To jest problematyczne, ale dobra wiadomość jest taka, że to naprawdę nie w tym wielkim zjednoczeniu jest klucz do sprawy polskiej. Proszę nie, a w każdym razie, bardzo proszę nie odkładać państwa zaangażowania w sprawę polską, państwa zaangażowanie w sprawy państwa, proszę nie warunkować aktem, dokonaniem się takiego wielkiego zjednoczenia. Proszę nie czekać na takie zjednoczenie. Proszę nie czekać, że na jakimś jednym białym koniu wyjedzie jeden marszałek, który będzie tym wszystkim dowodził, bo prawdopodobnie nie wyjedzie. Bo nawet jakby się znalazł jeden taki marszałek, to wie pan, mafie, służby i loże dołożą tuzin następnych marszałków i te konie będą łudząco podobnie wyglądały, prawda? Bo to na tym przecież polega. Na tym polega demokracja, że demokracja, ale wynik tej szachrajskiej gry prowadzonej z nami przez szulerów zawsze musi być taki, że to my musimy dopłacić, prawda? Więc gdyby, to zresztą przecież mówią także i ci liderzy, których pan wymienił, no gdyby wybory demokratyczne miały coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane, prawda? Więc proszę nie upatrywać w procedurze wyborczej, w kalendarzu demokratycznym, proszę nie upatrywać tych ram zasadniczych i horyzontu dla sprawy polskiej i dla działania na rzecz sprawy polskiej. Ja myślę, że znacznie więcej dla sprawy polskiej uczynią ci z państwa, którzy zdołają zabezpieczyć jakiś kawałek polskiego gruntu, jakiś kawałek przestrzeni kulturowej, cywilizacyjnej, czasoprzestrzeni cywilizacyjnej, zabezpieczyć przez zabezpieczenie wiktu i opierunku kapłanowi tradycji katolickiej, przez zabezpieczenie dzieci własnych, sąsiada, krewnych i znajomych w szkole katolickiej, patriotycznej formacji, przez stworzenie albo dofinansowanie strzelnicy, podniesienie bezpieczeństwa własnego i lokalnego. No i pieniądze. Zróbcie państwo jeden, drugi interes złoty i wtedy z tego będzie jakiś kawałek ojczyzny do ufundowania. Nie będzie ojczyzny z budżetu, który
podzielimy z dotacji państwowej, że się zjednoczymy, wejdziemy do parlamentu i wtedy podzielimy sobie ten budżecik i z tego będzie ojczyzna od pierwszego. To znaczy będzie, ile będzie tych biur poselskich? 5 czy 15? Niech nawet będzie 115. Ale to jest wszystko żałośnie nędzne, prawda? Jeśli ma sprawa polska być oliwiona przez system dotacji eurokołchozowych i dotacji do systemu partyjnego post-PRL-owskiego. Z tego Polski nie będzie. Z tego Polski nie będzie. Owszem, ja rozumiem, że jak jest, to brać, nie kwitować. Tylko że też niestety inercja ludzkiego charakteru jest taka, że w momencie, kiedy wchodzimy w taki układ, to potem zaczynamy do tego dorabiać teorię, prawda? Jakoś tak trudno nam się potem rozstać z tą dotacją, a jak już mamy dotację, to z kolei nie dbamy o to, czy jakieś inne źródła finansowania alternatywne, czy istnieją. I wtedy już musimy się trzymać tego kurka państwowego i w związku z tym no, musimy przydepnąć gardło swej pieśni. Pewnych rzeczy nie możemy powiedzieć, prawda? No bo wtedy właśnie ogłaszają nas faszystami, antysemitami, kosmitami i odcinają nas od tej dotacji. Jest zdechazorek, no. Proszę raczej się nie łudzić co do tego zjednoczenia. Proszę raczej się nie łudzić. Tak jest. Jeszcze raz? Ustawa o kształtowaniu stroju rolnego, która znacząco ogranicza obrócie rolną. Tak. Czy można się do niej odnieść? To jest, oprócz tego, że jest ograniczony obrót ziemią rolną, no to wiadomo, że są wprowadzane też różne inne ograniczenia wolności dysponowania własnym dobrem. Wiadomo, że to, czego Niemcy za okupacji nie zdołali wyegzekwować, to teraz wyegzekwował od nas eurokołchoz. To znaczy każda świnka nawet na prywatny użytek musi mieć europejski paszport. Prawda? Za Niemców rozwalali, za niemanie paszportu, to znaczy za ubój nielegalny. Teraz może nie rozwalają, ale mogą zniszczyć gospodarstwo, jeśli znajdą jakąś dziurę w całym i każą zwracać te dotacje, które się pobrało. Utrzymanie ziemi polskiej w polskich rękach, to nie jest dla mnie tylko socjalistyczny slogan. Nie. Rzeczywiście teraz, w tej chwili, w tych najbliższych latach, moim zdaniem sprawa się rozstrzyga i myślę, że zejdziemy na ten poziom. Ile jest hektarów w Polsce w rękach ludzi, którzy chcą być Polakami i się deklarują jako Polacy. Zejdziemy na poziom ślimaka z placówki Prusa. Myślę, że narzędziem zarządzania masami na polskim terytorium może być zarządzanie dostępem do dóbr tak podstawowych jak pożywienie i woda pitna, prawda? Są kraje takie w świecie, w których czysta woda to jest tak znacząca część budżetu domowego, że właśnie ludzi kontroluje się na tym poziomie. I powiem tak, to prawo, które wprowadzono, ono mnie nie zadowala i widzę w nim złe, niedobre ograniczenie prawa własności, ograniczenie prawa do dysponowania tym, co do mnie należy, ale fakt, że to prawo mi się nie podoba, nie oznacza, że unieważniam ten problem, którego rozwiązaniem ma być to prawo. Ono tego problemu w istocie na dłuższą metę nie rozwiązuje, ale
anulując tę ustawę, nie chciałbym unieważnić problemu. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że może państwo wymyślicie jakieś sensowniejsze, jakieś lepsze rozwiązanie. W Polsce no jeszcze nam tego tylko brakuje, żeby wprowadzili kataster, żeby wprowadzili nam podatek od tego, co posiadamy, od nieruchomości i zacznie się wyprzedaż tego, co Polacy jeszcze posiadają. A jak się zacznie? Widzę to, wie pan, widzę to w polskich dzielnicach, w miastach, niegdyś polskich miastach na kontynencie amerykańskim. Na przykład w Chicago, na tak zwanym Trójcowie od Kościoła Świętej Trójcy, na Jackowie. W niektórych miejscach ten problem już to się dokonało. To znaczy została wykonana operacja urozmaicenia struktury socjalnej i narodowościowej przez socjal, przez zarządzanie socjalem, prawda? To znaczy stwarza się popyt, następuje napływ biorców systemu, tak? Głównie to była na przykład w takich miastach jak Buffalo w stanie Nowy Jork. To był ruch w latach 60., 70. socjal. Wprowadzono i w związku z tym polskie dzielnice stały się terenem napływowym ludności, przede wszystkim o ciemniejszym kolorze skóry, o ciemniejszej karnacji z innych stron, nie tylko zresztą stanu Nowy Jork. No i to spowodowało z kolei no, gwałtowną zniżkę cen nieruchomości, których Polacy zaczęli się wyzbywać. W Buffalo jeszcze nie odbiło się to wahadło, to znaczy jeszcze te nieruchomości nie zaczęły drożeć z powrotem. Ale podejrzewam, że w którymś momencie może to nastąpić tak, jak nastąpiło w niektórych dzielnicach Chicago. To znaczy, że Polacy nie wytrzymali, że tak powiem, sąsiedztwa, ceny nieruchomości spadły i wszystko straciło na wartości. Polacy się wyprowadzili. I w tym momencie okazało się, że są jakieś istotne inwestycje w tej dzielnicy i wszystko kwitnie, nieruchomości kosztują już 10 albo 20 razy więcej, prawda? I to, co Polacy sprzedali jakieś swoje domy za parę naście czy dziesiąt tysięcy dolarów, to teraz kosztuje setki albo miliony. I to jest taka kolejność zdarzeń, to jest coś, co potrafię sobie wyobrazić także na naszym terytorium. I widzę to w kontekście tej akcji z uchodźcami i nachodźcami, prawda? Tą metodą można zagrać na zniżkę cen nieruchomości. Można na przykład wygenerować problemy, nazwijmy to, socjalne w jakichś wybranych dzielnicach, po czym w jakiś magiczny sposób okaże się, że te nieruchomości z powrotem zyskały na wartości i tylko, że teraz to już jest poza zasięgiem dawnych polskich gospodarzy. Trudna sprawa. Na dziś wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, w którym wszystkie gwałtowne operacje, w tym właśnie wyzbywanie się własności w Polsce, może być złą decyzją, złym interesem, bo wydaje mi się, że wszystko, i to tego dotyczą też moje tutaj, to co snułem na temat sytuacji geopolitycznej, wydaje mi się, że to wszystko będzie się wyjaśniać w krótkim czasie. Wydaje mi się, że to nie potrwa dekady, że to potrwa
lata, krótkie lata. To znaczy, tak bym powiedział, kto wytrzyma do 2020 roku i kto przeżyje. I jeszcze, jeśli by się tak jeszcze państwo polskie dało nie posłać na wojnę do 2020 roku, ten może być wśród wygranych na loterii. Bo w 2020 roku będzie już po wojnie. Po wojnie w tym sensie, ja nie wiem, jakimi środkami ta wojna będzie prowadzona. Ja nie wiem, czy wszędzie będą strzelały armaty, czy będą latały drony, ale musi być już po przesileniu wojennym. Tak czy inaczej, to napięcie musi się przełożyć na zmianę konstelacji geopolitycznej. I w związku z tym nie warto dzisiaj tanio sprzedać tego, co już za chwilę może być bezcenne. Bo wiecie państwo, Polska, czego my często nie doceniamy, Polska tak naprawdę jest pępkiem świata. Polska jest pępkiem świata i Polska jest działką numer jeden na globusie. Obejrzyjcie sobie państwo tak dla podniesienia nastroju jednak trochę doniesień gdzieś tam z tej Azji dalekiej czy z tego Bliskiego Wschodu chociażby. Wiecie państwo, to, że tu jest teren uzbrojony i jest także cywilizacyjnie uzbrojony, to, że my tutaj wszyscy na przykład, jak nam dać sztućce do ręki, to wiemy, który w której trzymać, prawda? To jest duża rzecz. Na świecie nie wszędzie tak jest. I w związku z tym, kto będzie miał kontrolę nad tym terytorium, ten będzie miał poważne atuty w ręku. Jeśli jeszcze po tej wojnie Chiny nie będą znowu zaorane jakimś komunizmem na następne stulecie, jeśli nie będą wzięte pod but, no to nawet jeżeli uda im się odkorkować te wszystkie cieśniny, szlaki morskie i oceaniczne, na których trzymają rękę Amerykanie, to i tak będą budowali ten swój nowy jedwabny szlak do Europy Środkowej, prawda? Bo tu będzie końcówka tego szlaku. Jeżeli on będzie, to w Europie Środkowej będzie miał swoją końcówkę. No to kto będzie zawiadował europejską końcówką nowego jedwabnego szlaku, ten zrobi interes następnego stulecia albo i dwóch. Prawda? To jest również przyczyna, dla której, jak sądzę, budowa tutaj państwa żydowskiego ma przyczyny nie tylko historyczne, nie tylko względy sentymentalne za tym przemawiają, ale także względy finansowe, gospodarcze. Kto będzie zawiadowcą europejskiej końcówki nowego jedwabnego szlaku? A Żydzi uważaliby to za grzech i obrazę boską, gdyby ktoś inny, a nie oni, miał zrobić ten interes. Szósta bije, proszę państwa. Szósta bije, tak? Już uderzyła. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i bardzo państwa namawiam z jednej strony na to, żebyście nie wierząc mi na słowo w żadnej z tych spraw, o których tutaj wspominałem, żebyście państwo weryfikowali to na własną rękę. W większości spraw nie trzeba wiele więcej niż kilkanaście minut kwerendy internetowej, bo wprawdzie Wikipedia nie może być traktowana jako źródło informacji, które przyjmujemy bezkrytycznie, ale na coś tam się przydaje. A z drugiej strony najważniejsze przesłanie dzisiejszego dnia brzmiało: Kościół katolicki jako generator cywilizacji. Kto chce ten generator wyłączyć, odstawić do garażu, wyrzucić, zepsuć, ten sam sobie szkodzi i szkodzi swoim bliźnim. I drugie przesłanie, ponieważ w drugiej części więcej mówiłem o aktualnej polityce, nie idźcie państwo na wojnę i nie dajcie się na wojnę zaprowadzić. Nie dajcie się popchnąć do maszynki do mielenia mięsa. Nie dajcie się wkręcić w żadne miraże, konstelacji sojuszniczych, powrót na Międzymorze. Owszem, wrócimy może kiedyś na Międzymorze w tym sensie, w którym Polska bywała mocarstwem, nie drogą podboju militarnego, ale drogą atrakcji cywilizacyjnej.
No po prostu były czasy, w których ludziska pchali się drzwiami i oknami, żeby być poddanymi korony polskiej. Stany pruskie prosiły króla Kazimierza Jagiellończyka, żeby raczył otoczyć je opieką i przyjąć panowanie. Litwini, bojarzy, ruscy pchali się drzwiami i oknami, żeby podpisywać, dopisać się do aktu Unii Horodelskiej, a więc żeby być dopuszczonymi do praw, żeby nie być właśnie zdanymi na łaskę i niełaskę samodzierżcy, zamordysty. Prześladowani protestanci z zachodniej Europy, którzy uciekali do Polski przed prześladowaniami straszliwymi, Żydzi, ma się rozumieć, jasna sprawa, pchali się drzwiami i oknami, żeby być poddanymi korony polskiej. W tym sensie wrócić możemy i na Międzymorze, i na całą Drogę Mleczną możemy wrócić, tak? Jeżeli ten generator cywilizacji rozkręcimy u nas, ale żeby go rozkręcić, no to on musi być przechowany bezpiecznie. I wtedy, proszę państwa, perspektywy wielkie. Ale kto dzisiaj będzie chciał nas wyciągać na jakąś mocarstwowość, ten albo nie przemyślał, albo źle nam życzy. Ponieważ sami zobaczcie, państwo na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej, czy może pozwolić sobie na jakieś wojny? Czy to państwo na poziomie grupy rekonstrukcji historycznej, które samo nie ma wolności wewnętrznej, samo sobie tej wolności jeszcze nie odwojowało, czy może innym tę wolność ofiarować? Nie, nie. Najpierw trzeba wyzwolić Polaków, prawda, spod ucisku i wyzysku. Najpierw trzeba tutaj się umocnić i zagospodarować. Widzę przed Polską wielkie perspektywy. Dlatego się chętnie żołądkuję w sprawie polskiej, właśnie dlatego, że uważam, że to jest najwspanialsza sprawa na świecie, że wszystko jest możliwe, że nie mówią prawdy i nie rozumieją istoty sprawy ci, którym się wydaje, którzy nam tłumaczą, że klamka zapadła, że my musimy być klientem, że jak nie w Moskwie, to w Waszyngtonie, jak nie w Berlinie, to w Tel Awiwie, musimy być korni i lojalni, bo samemu nie można. Nie, wszystko można. Wszystko można, tylko proszę państwa, trzeba rozumieć, co jest generatorem naszej cywilizacji. Że nie ziemska potęga, że nie know-how cywilizacyjne, to wszystko sobie kupimy. Kupimy sobie i ten Wszystko być może, tak? I kosmodrom tutaj gdzieś pod Warszawą i każda technika i technologia i te Van Goghi teraz pochowane po japońskich czy szwajcarskich sejfach. To wszystko sobie możemy kupić kiedyś. Tylko trzeba rozumieć, że to nie to samo w sobie jest generatorem cywilizacji. Generatorem cywilizacji jest tradycja katolicka, a tradycją polską, sarmacką w najlepszym znaczeniu tego słowa, było zapewnianie bezpieczeństwa tradycji katolickiej. I jak tego się będziemy trzymali, to wszystko możliwe. Intronizacja Chrystusa Króla, czyli uznanie właściwego porządku rzeczy. Uznanie, że nie władza świecka, kilkunastu gości w śmiesznych czapkach, albo 560 parlamentarzystów, albo mąż opatrznościowy, naczelnik na kasztance, że oni mają być źródłem prawdy, mądrości i piękna. Nie. Źródłem tego wszystkiego jest Pan Bóg na niebie i nawet król, który by zdołał podnieść i utrzymać koronę polską, gdyby się sprzeniewierzył temu prawu, które z ponad niego na nas spływa, nie będzie godzien naszej lojalności. Z tym przesłaniem tu państwa gościłem. Bardzo za tę gościnę dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.